kontestacja. Jedenasty lutego, witam was niezwykle serdecznie, godzina 21, wydanie główne w kontestacji, Marcin Hugo Kosiński, kłaniam się nisko, jak tylko nisko można się pokłonić w momencie, kiedy mnie nie widzicie. Witam wszystkich naszych słuchaczy, naszych ogólnie radiowych i takich moich zupełnie osobistych w wydaniu głównym. Dzień dobry, szybkie sprawdzenie, ile jest osób dzisiaj. Dzisiaj działamy awaryjnie tylko i wyłącznie na drugim serwerze, ale już naprawiamy, już wszystko naprawiamy, będzie wszystko dobrze. Jeżeli zauważyliście, ostatnio mamy taką tymczasową taką ramówkę w radiu, ci, którzy puszczają online nas, to że cały czas lecą audycje jakieś. O, nie ma żadnej muzyki, w ogóle żadnej, no, ale to się zmieni za jakiś czas i będzie wszystko znowu normalnie, także dzień dobry, wydanie główne dzisiaj. Dzisiaj będziemy gadać na już prawie bez gościa, znaczy gość się pojawi na chwilę tylko, po to, żeby skomentować jeden fakt, który został zacytowany zresztą w tytule w tej audycji na naszej stronie głównej, czyli jak państwo ukradło 121 tysięcy złotych. Ja uzupełnię, jak państwo ukradło jednej firmie 121 tysięcy złotych, ale to wszystko będzie umieszczone w szerszym kontekście, ponieważ dzisiaj chciałbym z wami troszkę porozmawiać, tak sobie porozmawiamy, takie nocne Polaków rozmowy będą od 21 do aż nam się znudzi, na temat tego, ja nie wiem, czy tak powiedzieć prowokacyjnie na początku, czy tak łagodnie na początku, to może prowokacyjnie, czy Polacy są kapusiami, taki temat. No, a tak naprawdę będziemy rozmawiać na temat tego, co zrobić z produktami firm, które nam się nie podobają. O, a wszystko będzie tak naprawdę o polskim podejściu. Polskim podejściu. Dzisiaj rozmawiamy wyłącznie, tylko i wyłącznie o Polsce w 100%, żeby nie było, że tutaj o jakiejś Anglii rozmawiamy, o jakichś Niemczech, o jakichś innych krajach, gdzie już wszyscy Polacy się przeprowadzili. No to dzisiaj będzie ta audycja kierowana do tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Polsce. Albo mieszkali w Polsce, czyli właściwie do wszystkich ludzi mówiących po polsku, tak naprawdę o pewnej mentalności, czyli jak nam się coś nie podoba, to co robimy wtedy, a co powinniśmy robić. No, to startujemy. No, zapraszam do naszego czata na stronę chatkontestacja.com. Chatkontestacja.com to jest nasza strona z naszym czatem właśnie, gdzie już jest, to nie ja uderzam w mikrofon, Randy UK, który zapewne jest w UK, jest Ninja, jest Bite Eater, jest Blacha oczywiście, jak żeby Blachy mogło nie być, to jest już taki symbol kontestacji chyba. Także i wiele innych osób, które się na razie nic nie mówią, ale są tam na czacie, także wpadnijcie sobie na chatkontestacja.com, tym bardziej, że miły się dzisiaj wieczór zapowiada. Ja może powinienem zawsze sprawdzać program telewizji i mówić, że macie możliwość wejść tutaj, posłuchać takiej audycji albo oglądać sobie film na Polsacie, taki a taki. Powiedzcie, co leci na Polsacie. O, jest, Stribach, wróć, Serbach, na naszym czacie również, także jak chcecie, to dołączcie do nich, bo to są fajne chłopaki. Dzisiaj dostałem maila, że było fantastyczne spotkanie w Londynie, a miałem nie mówić o innych krajach. A to ostatnia, to pierwsza i ostatnia wiadomość, że było fantastyczne zebranie w Contest Clubu w Londynie i że będą one kontynuowane. Tym bardziej jest to charakterystyczne, że Contest Club w Londynie jest prowadzony przez kobietę Natalię, co już jest samo w sobie nietypowe, a jeszcze bardziej wyjątkowym czyni to fakt, że jest to córka Sławka Muturiego, który jest tutaj jakże lubiany, podziwiany, no albo przynajmniej tolerowany, ponieważ mało krytyki jest pod jego adresem w porównaniu do innych prowadzących. Ja także zapraszam wszystkich na naszego do naszego klubu w Londynie, ale dzisiaj się koncentrujemy na Polsce, ponieważ dzisiaj będziemy troszkę patrzeć sobie na takie informacje, które nam się zbierały od jakiegoś czasu. Może nie wiecie, ale my mamy taki system w kontestacji, gdzie sobie zbieramy różne tematy na audycję i to tak pączkuje, tych tematów się robi coraz więcej, do każdego tematu później dorzucamy kolejne informacje, które mogą jakoś uzupełnić dany wątek.
No i jak się ten wątek już tak przepełni, już się tak wylewa, już się tak wyżeguje z tego, jak powiem językiem Martina, z tego garnka, to wtedy taki temat sobie umieszczamy na antenie i to jest właśnie jeden z nich. Także do tego tematu bardzo wiele informacji się przyczyniło, które dzisiaj przytoczymy, ale jeszcze zanim je zaczniemy wymieniać i komentować, to przypomnę, że można oczywiście dzwonić tutaj na antenę do mnie osobiście na numer telefonu 222-195-321 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. Jeżeli dzwonicie z telefonu, to płacicie tyle, co za połączenie z Warszawą lokalne. A jeżeli dzwonicie z zagranicy, to oczywiście wklepcie tam 040, znaczy plus 48, jak to zwykle bywa przy takich połączeniach. Także można oczywiście dzwonić zewsząd tutaj i komentować. Dzisiaj, no, to może tak na początku chciałbym podejść tak troszkę ideowo do biznesu, ponieważ tak ideowo, właśnie, bo to nie jest taka sprawa czysto praktyczna, taka trochę tak nieracjonalnie podejśliśmy przez chwilę, ponieważ, no jak ja znam różnych przedsiębiorców, tylko takich prawdziwych przedsiębiorców, wiecie, którzy otworzyli własną firmę, nie, tam ją jakoś rozwinęli, może więcej firm, może nie jedną, może ją sprzedali, może ją wciąż prowadzą, okej, ale wiecie, sami to zrobili, a nie poszli gdzieś do jakiejś wielkiej firmy, tam nie pracowali u kogoś i... Znaczy, może kiedyś pracowali, ale generalnie są przedsiębiorcami, którzy jakoś tam swoją firmę sobie jakoś tam przynajmniej jedną otworzyli. No to muszę przyznać ze zdziwieniem pewnym, jednak kilka lat doświadczeń to potwierdza, że są to nierzadko, albo nawet powiedziałbym nad wyraz często, jeżeli patrząc na średnią polską, tacy wierzący katolicy. Tak, no to może niektórych nie dziwić, ponieważ no, Polska jest uznawana jako kraj katolicki, ale powiedzmy sobie szczerze, że ta katolickość tego kraju no, jest taka mocno dyskusyjna i powiedzmy sobie szczerze, że no, jest właściwie żadna, a wśród grup przedsiębiorców, no ja spotkałem polskich, podkreślam, bo nie wiem jak to za granicą wygląda, no tych takich ideowych katolików jest dużo więcej, takich prawdziwych, takich wiecie, takich stuprocentowych, nawet ja bym powiedział 300%, co się przekłada na ich tam różne wybory życiowe. To, że pewne rzeczy robią, pewnych rzeczy nie robią, ponieważ no takim przekonanie tak mówi, tak? Już nie mówię o innych chrześcijanach. No i to jak teraz chciałbym tutaj postawić taki temat dzisiejszej audycji, czy, no może nie katolickie, ale czy podobne podejście również powinno być szerzej praktykowane i szerzej tak promowane, może powiedzmy sobie wśród, no nazwijmy to, nie wiem, ludzi etycznych, albo ludzi, którzy wolnorynkowo myślą, u wolnościowców, albo no, nazwijcie sobie ich jak tam chcecie, nie? Czy powinniśmy świadomie i jakoś tak, wiecie, z pełnym przekonaniem nie korzystać z produktów firm, których działania nam nie odpowiadają? No i o takich działaniach będziemy mówić sobie tutaj w dalszej części dzisiejszej audycji. I nie tylko czy powinniśmy nie korzystać, ale czy powinniśmy namawiać innych do niekorzystania z produktów czy z usług takich firm. O, czy powinniśmy tak, wiecie, tak z przytupem, tak promować, tak się, no nie wiem, tak, no właśnie, no mówić innym chociażby, albo, no okej. Okay. No to takie jest pytanie teraz i zaraz przejdziemy do przykładów. Jak chcecie już, to możecie dzwonić. Już teraz wszystkie linie są otwarte, już wszystkie nasze seksowne telefonistki na Was czekają, żeby odebrać Wasz telefon i wpuścić Was na antenę. Numer 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. I już wracamy na antenę i jako, że mamy pierwszy telefon, to odbierzmy go. Jacek zdaje się z zagranicy. Cześć Jacku. Tak, niestety z zagranicy, bo ty dzisiaj robisz wszystko z kraju, ale ja chciałem powiedzieć, że tutaj na przykładzie zagranicy możemy zobaczyć, że wzajemnie biznesy się wspierają. No. Czyli na przykład, jeżeli wiesz, ktoś, jakiś pan z brodą założył firmę taksówkową, no to zatrudnia lub współpracuje bardzo dużo tych ludzi, którzy są taksówkarzami. To są
panowie również z brodami albo w turbanach. No. No i myślę, że to jest dobra rzecz, jeżeli przykładowo mam firmę budowlaną za granicą i robię wykończenie, no to szukam firmy polskiej, która na przykład sprzedaje okna. Albo firmy, najpierw rozglądam się tutaj po terenie, czy jest ktoś chętny, czy jest ktoś, kto może zaoferować mi na przykład wyposażenie, nie wiem, dywany, meble, czy coś w tym stylu. A, czyli tak, no wzajemne takie wspieranie jest. Odwrócona sytuacja taki, nie? Taki, ja, nie wiem, no bo dziennikarz by w TVN-ie nazwałby to patriotyzmem, a nie, Mat, jak ty to nazwiesz? To jest patriotyzm? Ja wiem. Może z jednej strony tak, a z drugiej strony jakby, nie, ja bym to nazwał raczej wspieraniem się wzajemnym, promowania własnego biznesu, bo to się widzi, wiesz, tutaj wśród innych nacji. Oczywiście nikt sobie nie wyobraża tego, że przykładowo jeżeli firma, która ma rodowód na przykład niemiecki, proponuje mi produkt lepszy i tańszy, no to ja nie będę korzystał z tego produktu, który mi proponuje na przykład Polak, czy Anglik, czy Francuz, czy Rosjanin, prawda? Bo biorę ten produkt, który jest lepszy i tańszy. Ale jeżeli jest na przykład to samo lub scena jest zbliżona, no to bliższa ciału koszula. I wydaje mi się, że może być podobnie, wiesz, dlaczego na przykład proboszcz lubi panów biznesmenów? No dlatego, że jak chodzi, wiesz, chodzi ksiądz z tacą, to panowie biznesmeni zawsze rzucają papierki, a nie monety. No. I pan biznesmen zawsze może dorzucić troszeczkę grosza, jeżeli jest na przykład remont. Więc to jest, wiesz, to jest wiadomo, że proboszcz w parafii będzie lubiał pana biznesmena. No ale to dobrze, bo to znaczy, że wtedy by promował przedsiębiorczość wśród swoich... Oczywiście, że tak. No ja przykład, słuchaj, z Polski. Przykład z Polski. Ksiądz we Wrocławiu postanowił, dostał pozwolenie w latach 80. budować kościół. Po trzech ekipach, które przychodziły, jeden facet, który przychodził jako wolontariusz, mówi, facet, można powiedzieć, że facet, mówi, dobrze, proszę księdza, ja to załatwię. Bo udało mu się zarejestrować firmę, wprawdzie to długo trwało, ale udało mu się zarejestrować firmę. Zatrudnił paru ludzi, którzy tam przychodzili jako wolontariusze, dwóch czy trzech, plus jeszcze udało mu się dwóch dokoptować z poprzednich ekip i stworzył firmę budowlaną, która w znacznym stopniu spowodowała, że ten kościół powstał. I tak jego pierwszym zleceniodawcą był ksiądz proboszcz. Także tu też bywają takie przypadki, wiesz, pozytywne. Ja nie mówię oczywiście o jakichś tam negatywnych, kiedy są jakieś tam, no nie mówmy o tym w ogóle, prawda, ale takie są przypadki. Ja znam gościa, którego właśnie pierwszym zleceniem i inwestorem był właśnie ksiądz proboszcz, wiesz, w parafii, gdzie wybudowali kościół. A to powiedz mi takimi negatywnymi jeszcze przykładami, no tak się zacznijmy. Nie wiem, czy, bo w sumie nie mieszkasz w Polsce, to nie wiesz, jak to było, ale to okej, takie trochę, na przykład może z nie najwyższej półki, ale wchodził na rynek polski taki napój energetyczny, Demon się nazywał, i podniosła się taka bardzo duża afera tam na serwisach społecznościowych, że to ten napój energetyczny, to on tutaj satanizm nam, wiesz, szerzy. Okay. Promuje, tak? Dokładnie tak. Okay. I teraz, jaka była reakcja? Bo to właśnie o to chodzi. Pierwsza była taka reakcja, okay, żeby po prostu nie kupować tego. To druga reakcja, żeby zakazać rozpowszechniania tego napoju. Jakby się ustosunkował, okay, zakładając, że nie wiem, że nie wiem, czy jakoś napój energetyczny mógłby cię jakoś obrazić w jakikolwiek, ale jeżeli już, to co byś zrobił? Nie, no jeżeli by mi smakował, to bym się tym nie przejmował. To by nie było dla mnie istotne. Jeżeli byłby dla mnie smaczny i nie miał jakiejś tam, wiesz, tablicy Mendelejewa w składzie, to bym się tym nie przejmował. Ale rozumiem, że ktoś może liczyć się z zdaniem księdza, a w ogóle, wiesz co, w ogóle to bym napisał list do gościa z tej firmy, kto mu taką reklamę, taki PR robił. No ja myślę, że to było, wiesz, to było inspirowane pewnie, tak. Słuchaj, a jest taka firma, z której produktów nie korzystasz, bo... No bo nie dlatego, że ma marne produkty, ale dlatego, że nie wiem, że na przykład, nie wiem, wycina lasy w Amazonii. Podaję, proszę, słuchaj, już podaję ci. Właśnie, wiesz, to jest jeden z tematów dla kogoś, kto się zajmuje reklamą, wiesz. My oglądamy sobie czasami programiki lub jakieś filmiki w komputerze. I przestałem, powiem szczerze, przestałem używać gumy Orbit.
Ponieważ w czasie oglądania filmu cztery razy mi wyskakiwało, jak to pani, wiesz, po wypiciu kawy, zjedzeniu ciastka i herbaty, musi zażyć dwie tabletki gumy Orbit, żeby mieć piękny uśmiech, żeby barman się do niej uśmiechnął. Powiem ci szczerze, że przestaliśmy używać, bo już nam się flaki przewracały od tych reklam. Było tego po prostu za dużo. To jest autentyk, używamy innej gumy. No, to jest właśnie powód jakiś, no. Tak jest, tak, tak. To może być taki powód. Także, aha, negatywne przykłady też były takie, że po prostu, inny ksiądz wybudował dom wybudował kościół i jeszcze dwa domy prywatnie, no i nie zapłacił temu inwestorowi, temu wykonawcy i wykonawca go ściga. Okazał się złodziej. Jeżeli chodzi o taką tematykę tutaj, wiesz, kościelną czy coś w tym stylu. Ale niekoniecznie. Generalnie to jest, wiesz, bez znaczenia w sumie, wiesz, no, jakby to powiedzieć. No, wiesz, ja widziałem, nie wiem jak to się stało, ale widziałem jak budowali tutaj taki, powiedzmy, no może to jest meczet, ja dokładnie nie wiem, ale coś wygląda takiego, wiesz, takie kopuły ma. I tam powiem szczerze, że byli, może to przypadek, ale wszyscy panowie byli mocno opaleni, tak się wyrażę politycznie, wiesz, przy budowie tej. Ja nie mam pojęcia, jakie to jest, ale wiesz, no są takie przypadki i wiesz, no jeżeli ktoś potrafi, tak jak u agenta Tomasz, można było się dowiedzieć, że ktoś zaskarżył, że mięso w McDonaldzie czy w jakiejś tam innej firmie nie było takie, jak powinno być, no to wiesz. Nie? No to co? To jest zły PR dla tej firmy, nie? No trochę paranoja, ale takie są przypadki. No, takie są przypadki. Takie jest moje zdanie na początek. Życzę miłej audycji. Przechodzę na odsłuch. Dzięki wielkie, to był Jacek z zagranicy, nie pamiętam skąd, chyba z Anglii, z tego co dobrze pamiętam, do nas nadaje. Wysłuchacie wydania głównego z Hugo. Dzień dobry, wciąż? Znaczy nie dzień dobry, właściwie dzień dobry wszystkim, którzy właśnie teraz włączyli naszą antenę. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, no nie da się tak właściwie w jednym słowie tego powiedzieć. Rozmawiamy na temat tego, jak się zachowywać względem firm, których działalność nam nie odpowiada. A jak się zachowuje przeciętny Polak? I o tym przeciętnym właśnie Polactwie będziemy dzisiaj szerzej rozmawiać w dalszej części audycji. No to zaraz wracamy. Słuchacie kontestacji. A my wracamy do audycji. W naszym czacie przypominam, że nasz czat znajduje się na stronie chatkontestacja.com, a na naszą antenę można dzwonić cały czas na numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Dobra, no to znacie już temat. Pierwszy przykład był taki właśnie z tego napoju energetycznego. Wiem, że to troszkę banalne jest, ponieważ jawnie było widać, że była to akcja PR-owa przygotowana jakby przez tą firmę, no niemniej wywołało w niektórych słuszne wzburzenie, że to nie może się tak nazywać przecież napój i należy coś z tym zrobić. No i jedno podejście było takie, żeby po prostu tego nie kupować. No jak ci się nie podoba, to nie kupuj. No to jest takie proste podejście. A drugie było takie, że należy koniecznie do jakichś urzędów się przebić, żeby zakazać robienia czegoś takiego. Takiej niecnej rzeczy. No i właśnie o jednym z tych dwóch podejść, a może macie jakieś trzecie jeszcze, to będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ takich przykładów mamy no bardzo, bardzo dużo, a przynajmniej kilka. No na tyle dużo, żeby wystarczyło na dzisiejszą audycję. A bezpośrednim takim impulsem dzisiejszej audycji była właściwie bardzo świeża sprawa. Jaka jest data tego? 5 lutego, czyli już sprzed paru dni, to taka może mniej świeża sprawa sprzed paru dni. Informacja, która się pojawiła w tytule dzisiejszej audycji, że sklep internetowy Morele.net został obarczony karą 121 tysięcy złotych. Tutaj dałbym brawa, ale nie ma braw tutaj. 121 tysięcy złotych, za co?
Za co? Bo to jest w sumie ważne. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za zakwestionowanie, właściwie z tego co dobrze pamiętam, dwóch punktów w regulaminie, które stosował ten sklep. Jednym z tych punktów było, znaczy właściwie wszystko się sprowadzało do jednej rzeczy tak naprawdę, czyli do tego, że osoba, która zamawiała jakiś towar w tym sklepie internetowym, następnie odbierała fizycznie, czyli jechała gdzieś do jednego z punktów, gdzie wydawano ten towar. Wiecie, tak jak się w Empikach kupuje na przykład książkę, to czasem można pojechać do Empiku i odebrać ją indywidualnie, wiecie. No, to wtedy taka osoba nie mogła zwrócić tego towaru, bo nie mogła, no bo taki był regulamin. No i teraz jedno podejście jest takie, żeby jak ci to nie odpowiada, to no to nie kupuj. Sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą komputerów w Polsce jest w cholerę i ciut-ciut. I jeszcze więcej. I kolejne powstają. A drugie podejście było takie, żeby donieść do urzędu i ten urząd przychodzi i wlepia karę. 121 tysięcy złotych. I tutaj ja na ten temat nie będę rozmawiał sam, ponieważ mam tutaj eksperta, który się bardziej zna na tym temacie. I to będzie niespodzianka dla was, bo to po raz pierwszy na antenie kontestacji chyba. Chyba tylko kiedyś w Koczowisku Dekadencji występowała ta osoba. O, troszkę ją tutaj podgłośnimy. Także naszym gościem jest Ania Kosińska. Cześć. Cześć, już mnie słychać? Tak? Już cię słychać doskonale. Ania jest, no przyznam się szczerze, że prywatnie moją żoną, także jest tutaj niedaleko mnie, a całkiem służbowo, to nie wiem, to jak cię przedstawić w kontekście jakby tej całej sprawy, to ci możesz przedstawić sama. Właściwie od 10 lat pracuję w handlu internetowym i pracowałam w kilku sklepach internetowych, w tym również Morelenet, więc może dlatego ta sprawa jest mi bliska. Natomiast teraz obecnie pracuję w dystrybucji IT, w związku z czym patrzę tak jakby z lotu ptaka na te wszystkie sklepy, które sobie radzą albo nie radzą właśnie w sprzedaży internetowej, głównie w branży sprzętu komputerowego. No właśnie, nie wiem, czy miałem ujawnić, że pracowałeś właśnie w tym sklepie. No, może mnie nikt za to nie zabije. No, ale okej, jakbyście nie wiedzieli, to jest to jeden z największych sklepów w Polsce z elektroniką. I okej, no to co powiesz na temat przede wszystkim, bo okej, potem porozmawiamy troszkę o podejściu, jakby tutaj w podejściu ludzi jakby do całej tej sprawy, bo to jest właściwie kluczowe, ale powiedzmy najpierw, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powiedział, że to jest, cytuję, nieuczciwa praktyka. Nieuczciwa praktyka, która kosztowała 121 tysięcy złotych sklep. No, czyli powiedzmy sobie tak, czyli ile to jest pensji, tak jakby na 3 podzielić, to gdzieś tak z 40 pensji, tak? 40 miesięczno pensji pracownika gdzieś poszło do urzędu. Jak skomentujesz w ogóle, czy to jest nieuczciwa praktyka według takiego zdroworozsądkowego człowieka, który siedzi w branży? O. W ogóle z czego to się wzięło? Bo tak, jest takie prawo, które mówi o tym, że jeżeli robisz zakupy przez internet, tak, czyli widzisz zdjęcie jakiegoś produktu i kupujesz na podstawie zdjęcia i opisu, który jest pod tym zdjęciem, to masz prawo do 10-dniowego zwrotu, tak? W ciągu 10 dni od zakupu możesz zwrócić ten towar, bo być może on, nie wiem, wygląda inaczej, nie spełnia w jakiś sposób Twoich oczekiwań, nie miałeś możliwości obejrzeć go na żywo. Natomiast takie jest prawo, tak. Takie jest prawo i w zasadzie to prawo dokładnie tak mówi. Jeżeli dokonasz zakupu przez internet, możesz w ciągu 10 dni zwrócić. Natomiast w wielu sklepach, właściwie w 3 sklepach, w których pracowałam, interpretowaliśmy to prawo w ten sposób. Owszem, drogi kliencie, jeżeli kupisz u nas przez stronę internetową i wyślemy ci kurierem towar, możesz zwrócić ten towar w ciągu 10 dni bez podania przyczyny. Oczywiście on musi być w jakimś takiej formie, znaczy w stanie takim, żebyśmy mogli go ponownie sprzedać. Natomiast jeżeli przyjedziesz tutaj do nas i ten towar sobie wcześniej obejrzysz, to nie masz takiego prawa. Mhm. W związku z czym ta nieuczciwa praktyka dla mnie tutaj w przypadku tego artykułu i tego, co się w ogóle wydarzyło, jest nie tyle nieuczciwą praktyką, co dosyć specyficznym, zgubiłam słowo, dosyć specyficznym odczytaniem tego konkretnie zapisu w prawie przez Urząd Ochrony Konsumenta.
Czyli urząd, który próbuje uszczęśliwiać innych na siłę. No bo okej, no bo to jest takie właśnie dziwne podejście, bo właśnie nie ma poszkodowanej osoby. Znaczy są poszkodowane osoby, które nie wiem, nie doczytały? Nie, bo właściwie było wszystko jasne. Właśnie w czym jest problem? Bo to nie do końca wiem, w czym jest problem. Są osoby, które nie wiem, coś odebrały sprzęt i potem nie wiadomo, co się dzieje. Okej, dobra, nieważne. Więc urząd skazał jakby ten sklep. To jest jeden tam z wielu przykładów. Będziemy mówić również o innych w dzisiejszej audycji. Troszkę takich jeszcze bardziej skrajnych. Na 121 tysięcy złotych. Oczywiście na swoją rzecz. No nie na rzecz tych klientów poszkodowanych. Co jest symptomatyczne chyba dosyć. Ale chodzi mi bardziej właśnie o podejście. Podejście ludzi, którzy... No, przeczytaliśmy sobie komentarze na serwisie HatMoney. HatMoney to jest serwis portalu O2. No to okej, no nie oczekujmy za dużo po ludziach, którzy zaglądają na portal O2. To nie prezentuje jakiegoś super poziomu. Niemniej, jak sobie patrzyłem na jakieś poważniejsze portale, to nie było jakoś dużo lepiej, przynajmniej w innych przypadkach, więc co powiesz na takie reakcje, jak takie dosyć typowe? Prawidłowa reakcja urzędu, tępić trzeba oszukańcze praktyki. Jakoś skomentujesz? Nie? Możesz kląć. Mogę kląć, tu, tak? Tu można. Czy przyznam tak, o ile przeczytałam ten artykuł wczoraj, właściwie parę dni temu na jakimś innym portalu, wczoraj właśnie na tym, który przed chwilą wymieniłeś, o tyle nie zdziwiło mnie to, bo polskie prawo jest jakie jest, ma bardzo dużo dziur i bardzo dużo głupich zapisów, więc wcale mnie to nie zdziwiło. Zdziwiło mnie natomiast właśnie dokładnie to, co przeczytałam pod spodem i dało mi do myślenia po raz kolejny, że żyję pośród samych idiotów. Po prostu. Że ludzie nie patrzą na to, jak to wygląda, w jaki sposób urząd też interpretuje takie prawa, bo przecież człowiek jak idzie do MediaMarktu, to też kupuje towar spółki. I nie ma prawa 10-dniowego zwrotu, dlatego tylko, że wziął ten towar do ręki i mógł go sobie pomacać, zanim za niego zapłacił. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja przy odbiorach osobistych w sklepach internetowych. Nikt, kto czyta taki artykuł, nie pomyśli, zanim coś napisze. Albo w ogóle nie pomyśli. Mam wrażenie, że nawet po tym, jak coś napisze, to generalnie nie myśli. Jest mi przykro trochę, jak patrzę na taką postawę ludzi, którzy pod takim artykułem po prostu wszyscy równo szykanują sklep internetowy, który tak, no powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to, co tam się wydarzyło, tak, to piekielne złamanie prawa i oszustwo, wcale nie jest warte ani tej kary, ani tej szykany tak naprawdę, która gdzieś tutaj się odbyła. Zresztą jeszcze jedna rzecz, że akurat ten sklep się odwołał, nie wiadomo jak to się skończy, natomiast wiem skądinąd z bezpośredniego źródła, czyli od swoich klientów, większość sklepów, 90% sklepów internetowych stosuje dokładnie takie same zasady. Prawdopodobnie stosowało do 5 lutego. No właśnie, ponieważ w komentarzach to, co jest, to, o czym wspomnieliśmy na początku audycji, czego nie słyszałaś, no, to w komentarzach bardzo często powtarzał się argument, ale przecież ten sklep, tu pada nazwa sklepu, robi to samo. I ten sklep również robi to samo. A ja przecież kupiłem miesiąc temu i również było tak samo. A ja rok temu kupiłem, chciałem zwrócić i tak samo było. Co tutaj nasuwa na myśl skojarzenie z książką Jana Fiora. Jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, to zapraszam na stronę jakzostałemmilionerem.com, gdzie robimy audiobooka, który właściwie już w najbliższym czasie zostanie wysłany. Już wysłaliśmy wczoraj pierwszą partię jakby rozdziałów. I Janek Fior w tej książce, ja już tu mówiłem kilka razy o tym, także nie chcę się jakoś tutaj bardzo rozwodzić nad tym wątkiem, ale strasznie pamiętam, jakby to jest jakaś książka, która ma tam 200-300 stron, ale to jest jeden z tych wątków, który bardzo dobrze pamiętam, że Jan Fior mówił, że jak poznawał tych wszystkich ludzi przedsiębiorczych na świecie, ale Polaków w różnych krajach, którzy zrobili jakoś tam biznes, którym jakoś się powiodło, nawet w Polsce, ale głównie mówił o tych, którzy tam wyjechali, to mówił, że oni wszyscy unikali Polaków i unikali Polonii wszelkiej, która tam była, ponieważ Polacy to byli ci, którzy są zawistni, ci, którzy zawsze donoszą. To, jak mówią statystyki, już całkowicie niezależne statystyki urzędów skarbowych na świecie, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, tylko w Stanach Zjednoczonych, to, że Polonia, mniejszość polska, donosi do urzędów skarbowych tamtejszych 4 razy częściej niż jakakolwiek inna mniejszość narodowa.
co by pokazywało, że Polska to jest taki naród kapusiów. No i te komentarze, które mówią, że a ci robią tak samo, więc należy tam ich skazać. Tutaj jeszcze przytoczę jeden przykład, który jest też bardzo ciekawy, tylko go tutaj gdzieś znajdę. Gdzie to było? Aha, właśnie. Że nie tylko oni kwestionują to prawo, czyli nie tylko ten sklep. Inne sklepy, na przykład ten znowu pana nazwa sklepu. Smutne, że dopiero interwencja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta daje rezultaty. Taki komentarz. Ubudubu, niech żyje prezes naszego klubu. No to mniej więcej tak wygląda. Ale co jest w tych Polakach nie tak, że jak im się coś nie podoba gdzieś, to czy tak trudno jest zmienić firmę, żeby, nie wiem, bo ja rozumiem, że było bardzo trudno 15 lat temu zmienić telekomunikację polską SA, ponieważ była to jedyna firma, która świadczyła usługi dostępu do internetu w Polsce i do telefonu. To okej, to w takich przypadkach jest trudno, ale nie wiem, to... Ale teraz w innych branżach jest tak, co jest w tych Polakach nie tak? To już pytanie takie niespecjalistyczne, tylko natury ogólnej do ciebie. Powiedz mi, jesteś po socjologii, co jest w Polakach nie tak? Co jest w Polakach nie tak? Nie wiem, nie mam pojęcia, co jest w Polakach nie tak. To czego cię uczyli na tych studiach? Nie mam pojęcia, co jest w Polakach nie tak, natomiast wiem jedno, jak czytam, Nie wiem. Nie wiem, co ci odpowiedzieć na to pytanie, Hugo. Okej. Okay. Ale chcesz wyjechać stąd, z tego kraju? Jak tak się tak patrzysz na to, co się dzieje dookoła, jak patrzysz na te... No nie tylko na jakieś głupie postępowania prawa, tego urzędników, prawa i tak dalej, tylko na to, że to znajduje poklask w narodzie. To jest najgorsze. No to jest najgorsze. Generalnie jak widzę, jak taki owczy pęd i na taką zupełnie bezkrytyczne poddawanie się temu, co też mówią media, tak? Takie bezkrytyczne... Taki przykład, jak jeżdżę samochodem i są pasy dla pieszych w niektórych miejscach, i ludzie po prostu wchodzą na te pasy i idą. I w ogóle nie patrzą na to, że jadą samochody, w ogóle nie patrzą na to, że ten samochód ma prawo przejechać, tak? Ma oczywiście obowiązek się zatrzymać, jak idą piesi, ale oni kompletnie nie patrzą, rozmawiają przez komórki albo po prostu idą. I mam takie wrażenie, że ludzie w Polsce tacy są. Każdemu się wydaje, że on ma po prostu swoje prawo i on po prostu w tym momencie po tej ulicy przejdzie. Kompletnie nie liczy się z tym, co z ludźmi dookoła i to jest bardzo bolesne. Polacy też zamiast żyć własnym życiem, często żyją życiem innych i o tym się przekonuję za każdym razem, jak wchodzę na jakikolwiek portal. Pewnie dlatego wchodzę tam już coraz rzadziej. I mają jakieś takie coś w sobie, co sprawia, że są zawistni, że są jacyś tacy, nie wiem, źle nastawieni do sukcesu swojego sąsiada, tak? Generalnie ludzi dookoła. I jeżeli ktoś, nie wiem, jest piękny, to w internecie zostanie obwołany, przepraszam za porównanie, starą kurwą, tak? Albo po prostu będzie za gruby, albo będzie miał cokolwiek innego, jakąś tam wadę. Jeżeli ktoś jest bogaty, to go obwołają złodziejem i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy, tak? Ale niestety ta masa, która siedzi na internetowych stronach i która kreuje tą polską rzeczywistość, no wystawia nam wizytówkę i to jest strasznie przykre. I może dlatego też wczoraj po przeczytaniu tego artykułu po prostu zagotowało się we mnie. Pomyślałam sobie, że naprawdę mam wrażenie, że żyję wśród idiotów i jest to przykre. No. I to nam się zawieźmy tym smutnym stwierdzeniem, ale możecie dzwonić na numer 222-195-321 lub kontestacja.com, żeby skomentować właściwie to, o czym mówimy dzisiaj, bo dzisiaj myślę, że temat jeszcze pociągniemy dłużej niż godzinę. Także dzięki ci wielkie za ten komentarz. Oczywiście możesz pozostać z nami, a my odbierzmy Władysława Gomułkę, który zawsze komentuje rzeczywistość w sposób specyficzny, ale trafny. Władysławie, proszę cię, mów. Masowe obławy na spekulantów, jakie miały miejsce w ostatnio w różnych miastach, są pierwszym poważniejszym krokiem w walce ze spekulacją. Dopiero wówczas, kiedy dzień w dzień kilku spekulantów zostanie unieszkodliwionych w danej miejscowości, wytworzy się atmosfera, w której spekulacja musi się udusić.
Władze państwowe winny jak najprędzej podjąć w tym celu konieczne kroki, a partia musi im w tym dopomóc. Tak powiedział Władysław Gomułka. Pięknie powiedział. Ja przypomnę w składzie wydania głównego w kontestacji. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, co robić z firmami, które wam się nie podobają i czy należy donosić do urzędów różnych, nie wiem, żeby uniemożliwić im działalność. Blacha jest z nami. Ostatnio same Jacki dzwonią. Cześć, Blacha. Witam cię, Hugo, serdecznie. No, dzień dobry. Co mi masz do powiedzenia? Ja chciałem dodać taką jedną rzecz, bo która została tutaj pominięta. Ja myślę, że tak nie do końca należy zwracać uwagę na tą społecz, która się tam wypowiada w internecie, z tego względu, że co prawda firmy się do tego nie przyznają, ale takie działania są robione, o czym ty na pewno wiesz, że firmy PR-owe, ale nie tylko PR-owe, po prostu zatrudniają ludzi do czegoś takiego, tak? Ale do czego? No to są działania z charakteru czarnego PR-u, tak? Że po prostu zatrudniałem ludzi, żeby wpisywali komentarze, tak? Tak jak teraz na przykład można sobie kupić całe grupy na Facebooku. A to myślisz, że ten? Myślisz, że to firma, nie wiem, że nie ufa temu, że Polak będzie taki zawistny, że musi specjalnie zawistnikom płacić jakimś takim, wiesz? No tak, no bo to tworzy zły wizerunek, tak? To jest po prostu działanie, wiesz, ja nie twierdzę, że to jest jakiś tam, wiesz, jakiś duży procent, ale na pewno jakiś znaczny procent jest, tak? I to są nawet przykłady administratorów po prostu różnych forów, którzy specjalnie potem pokazują, no jeżeli ktoś z jednego adresu IP, że tak powiem, wpisuje dziesiątki różnych komentarzy, tak, i sprawa dotyczy konkretnej firmy pod różnymi nickami, tak, no to nie jest, wiesz, to nie jest działanie, że tak powiem, to nie jest działanie jakiegoś trolla, tak? No, dlaczego nie? Ja ci mogę pokazać. W jakimś procencie to pewno jest działanie troli, tak? Ale moim zdaniem nie należy pomijać jakby aspektu takiego komercyjnego, tak? Czyli tego, że po prostu komuś na tym zależy, tak? No, ty sam wiesz, sam jakby uczestniczyłeś w tworzeniu różnych serwisów, no to wiesz, jaka jest reakcja ludzi, powiedzmy, na takim pewnym poziomie, jak wchodzą na jakiś serwis i widzą, że tam po prostu leje się po prostu fala bluzgów, leje się szambo od góry do dołu, tak? Osoby, które mogłyby, że tak powiem, coś tam, nie wiem, wspomóc czy zainwestować w ten serwis, no to uciekają z takiego serwisu, tak? No bo widzą, co się tam dzieje, nie? No, okej, okay, dobra. Ale to jest twoje przypuszczenie tak naprawdę, bo w sumie nie wiadomo, jak nie, jest... Nie, to nie jest moje przypuszczenie, to można sobie sprawdzić, tak? No nie, ale słuchaj, przypuszczenie. No jest, to są fakty. Jakie fakty? To przetocz mi dowód. To, że się przez jednego IP, znaczy, że jest jakiś... Okej, okay. Kiedyś byłem wezwany na policję, dlatego, ponieważ jakiś fanatyk pozywania wszystkich również pozwał tam mój serwis, ponieważ tam ktoś się obraził Polaków w tym serwisie. No i to wiesz, to też był, to nie był opłacony człowiek przez konkurencję, który miał nas jakby postawić w złym świetle, tylko to był po prostu jakiś świr. Tylko niestety tych świrów, znaczy inaczej, tych świrów nie ubywa. Powiedziałbym, ale że ich aktywność wzrasta. Dlatego, sorry, że ci przerywam, ale też dlatego ja twierdzę, że nie należy to do tego podchodzić jakby w 100%, tak? Ja nie twierdzę, że to w 100% ma taką skalę, ale moim zdaniem skala tego zjawiska jest no jednak dosyć znaczna, tak? Dobra. Zresztą nawet to jest, że tak powiem, opisane w książkach do marketingu, tak? Że takie rzeczy
prostu się robi, tak? To jest praktyka znana ze Stanów Zjednoczonych, tak? I to, że wiesz, to, że po prostu wiesz, to, że istnieją podmioty, które oficjalnie zajmują się jakimiś tam, nie wiem, działaniami marketingowymi na Facebooku, a oprócz tego jeszcze istnieje tam jakiś inny podmiot, który ma zupełnie inną nazwę, który zajmuje się tak zwanym kompciowaniem. No to na pewno słyszałeś o tym zjawisku. No. No dobra, ale oczywiście, bo na pewno coś jakiego istnieje. Myślę, że jest to margines marginesu, ponieważ, a dlaczego? To ci powiem dlaczego. Ponieważ zjawisko czarnego PR-u opłaca się stosować w momencie, kiedy no, na rynku jest jakiś kilku ważnych graczy, tak? Ponieważ mała firma no, nie będzie wszystkich tam dookoła wiesz, oskarżać, bo się po prostu finansowo zupełnie nie opłaca, tak? To musiałby zrobić znaczny gracz. Z drugiej strony, znacznemu graczowi na rynku no, nie zależy na tym, żeby coś takiego wyszło na wierzch, na jaw, ponieważ jakby coś takiego wyszło na jaw, a jest to przecież nietrudne, żeby coś takiego, takie praktyki wyszły na jaw, no to może dużo więcej stracić niż zyskać. Więc siłą rzeczy to są dwa takie sprzężenia zwrotne, które no powodują, że właściwie takie działanie jest w większości nieopłacalne. Oczywiście nie mówię o działalności państwa, które sieje tutaj wiesz, niepokój w różnych sferach i służb i tak dalej, ale jeżeli chodzi o działanie firm normalnie, legalnie na rynku działających, to się to po prostu w większości przypadków nie opłaca, wobec tego to musi być jakiś margines. Tak myślę. Myślę, że to po prostu no. Polactwo, tak, polactwo. Polactwo, które ma w swojej głowie coś takiego, że jak mu się coś nie podoba, na przykład nie podoba mu się, czekaj, co na przykład, parada gejowska mu się nie podoba, no to nie, że on nie pójdzie na tą paradę gejowską, tylko on zakaże jej organizacji. I co myślisz o takim argumencie? Byś zakazał jej organizacji, czy byś po prostu nie poszedł się gapić na gejów? No ja myślę, że to jest zbyt skomplikowany temat, tak? Ponieważ tu należy jeszcze wziąć pod uwagę to, w jakim miejscu jest organizowana ta parada. Przypadkowo go rzuciłem. No. Tu należy wziąć jeszcze pod uwagę to, w jakim to jest miejscu, tak? I na państwowej... Czy parada nie przeszkadza, że tak powiem, ludziom na przykład z... ludziom z okolicy, tak? To są jakby kwestie organizacyjne i kwestie tego, kto wydaje pozwolenie na taką, na zorganizowanie takiej parady, tak? Sama parada nie jest niczym złym, tak? Jak każda inna impreza ma prawo się odbyć, tak? Tylko no dzisiaj państwo oczywiście, bo państwo jest właścicielem dróg, więc państwo mówi, że na tej drodze nie będą jeździć w ten weekend auta, tylko będą chodzić geje. No, więc, no tak, więc ale na tych... No tak, ale na tych drogach, czy też powiedzmy przy tych drogach są zlokalizowane jakieś domy, przy których, że tak powiem, żyją ludzie, tak? I ci ludzie o pewnej godzinie chcą, że tak powiem, normalnie wykonywać swoje czynności, tak? Bez jakichś specjalnych utrudnień, tak? Więc to jest jakby druga strona medalu, nie? No, dokładnie. No, więc tu są jeszcze inne kwestie, nie tylko, jakbym powiedział, tu są bardziej takie praktyczne kwestie, dla mnie nie ma takiego znaczenia w przypadku organizacji czegoś takiego, czy też powiedzmy wyrażenia zgody bądź nie, to czy ja mam jakieś tam sympatie do danego ruchu, czy ich nie mam, tylko dla mnie ma znaczenie taki aspekt czysto techniczny, tak? Czyli czy ludzie, którzy tam są, zgadzają się na to, czy nie, na ile, tak jak sam przed chwilą stwierdziłeś, na ile jest to ingerencja państwa mniej lub bardziej brutalna, tak? No i w konsekwencji, tak, jakie to będzie miało przełożenie na ogół, tak? Czyli no powiedzmy są takie, można tak przyjąć, tak, że są takie organizacje, czy są takie ruchy, no których generalnie no nie chcielibyśmy widzieć, tak? Czyli na przykład no ludzi, którzy otwarcie popierają nazizm, tak? No to raczej takiej parady no nie chcielibyśmy widzieć z wiadomych przyczyn, tak? To już było, historia nas czegoś nauczyła. No to wiadome przyczyny to są właśnie te, tak? No to wiesz, no to są zawsze jakieś
to są zawsze jakieś ramy, chociaż tutaj też są dwa podejścia, tak? Bo takie podejście europejskie jest właśnie takie, że no, tutaj były obozy koncentracyjne, tak? Stało się to, co się stało, nie wolno i koniec, tak? Natomiast w Stanach Zjednoczonych to wygląda trochę inaczej i to też ma trochę takie swoje praktyczne uzasadnienie, bo jak pewnie wiesz, czy też jak można się dowiedzieć, to nie jest, że tak powiem, żaden problem. W Stanach Zjednoczonych istnieją takie no, organizacje, a nawet kościoły, które są po prostu tam około nazistowskie czy rasistowskie, ale no oni tam wychodzą z takiego założenia, że... I to się nazywa wolność słowa właśnie. No tak, ale to jest z kolei trochę inne podejście, tak? Bo oni tam wychodzą z takiego założenia, że jeżeli my to stłumimy całkowicie, to zejdzie do podziemia i będziemy mieli z tym problem za chwilę, tak? No okay, jest takie praktyczne podejście. Jeżeli zrobimy tak, że pozwolimy im coś tam, że tak powiem, nawet największą bzdurę pozwolimy im gadać, tak? No to w każdej chwili jakieś tam nasze służby będą w stanie ich zinfiltrować, tak? W sensie to będzie dla nas transparentne, będzie widać, co się dzieje. No czyli to jest właśnie wolność słowa, ponieważ można mówić cokolwiek, dopóki to mówisz, ale jak chcesz na przykład Murzyna lać w mordę, a on ci nic nie zrobił, no to wtedy dostajesz, no nie wiem, karę. Nie? No to dobre podejście, to jest podejście, taka wolnościowe podejście. No tak, tylko to wiesz, to zawsze wiesz, no wolnościowe podejście wolnościowym podejściem, ale to zawsze wynika z jakichś tam aspektów kulturowo-historycznych, tak? No whatever, czyli po prostu Europejczycy są za mordystami, są za cenzurą i tak dalej, tak? A Amerykanie, no dużo mniej wciąż. Tak? Ostatnie słowo? No, ja myślę, że to jest trochę tak, wracając jeszcze do samych firm, tak? To jest trochę tak, jak kiedyś powiedział Kamil Cebulski w żartach, że najbardziej cienka książka taka o nauce biznesu to jest na temat etyki, nie? No to prawda. Okej, dzięki ci wielkie, Blacha. No, dzięki wielkie. To był Blacha w kontestacji. Jak chcecie się jakoś zadać pytanie, skomentować, najlepiej jakoś się pokłócić, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com. Na Skype'ie, na naszym czacie jest coraz... No chciałem powiedzieć więcej osób, ale jest mniej osób niż było. Ale jak chcecie do niej dołączyć, to wejdźcie na stronę chatkontestacja.com. Dobra, dzisiaj tematem jest to, co robić z firmami, które nam się nie podobają. Takie, jakie zastosować takie praktyczne podejście i jakie podejście promować. Ponieważ w Polsce panuje podejście takie, powszechne chyba, takim wniemaniu powszechne, że jak coś ci się nie podoba, to powinieneś użyć jakichś urzędów do tego, żeby ten urząd kogoś zgnoił. Na przykład jak w przypadku sklepu Morelenet wlepił mu 121 tysięcy złotych. O, czyli żeby ten człowiek nie mógł zatrudnić na przykład kolejnych 5 pracowników. No, z tego powodu, że państwo mu ukradło ponad 100 tysięcy złotych. Dlatego, że stosowało praktyki sprzedaży takie, na które się wszyscy zgodzili. I sprzedający, i kupujący. Ale kupujący potem powiedział, że aha, ale coś jest, znaczy mi się to nie podoba i ja na nich doniosę. Taki kapuś to był. Ciekawe, kto to był, nie? Trzeba się jakieś nazwiska przytaczać tych kapusiów. Okej, dobra, inne zdanie, ponieważ Blacha tutaj wywołał temat wolności słowa Stanów Zjednoczonych, no to polećmy. To temat będzie taki, mikrofon w rękę, temat jest następujący. Superstacja. Jakiś czas temu, nie po raz pierwszy już, ale po raz ostatni, który zanotowaliśmy, dostała karę. No troszkę mniej niż 121 tysięcy złotych, aczkolwiek nie dużo mniej, ponieważ dostała karę 70 tysięcy złotych do zapłacenia, tym razem nie przez Urząd Ochrony, tylko przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za nieposzanowanie przekonań religijnych odbiorców. Powtórzę, za nieposzanowanie przekonań religijnych odbiorców.
70 tysięcy złotych. Oczywiście nie na rzecz osób poszkodowanych religijnie lub odbiorców poszkodowanych religijnie, tylko na rzecz urzędu. No, jakiż to jest genialny system. To być takim urzędnikiem, który sobie wynajduje osoby, które, nie wiem, które mogą być poszkodowane. Na przykład, nie wiem, na przykład ja przed swoim domem mam taką furgonetkę, która codziennie, 7 dni w tygodniu, przez cały dzień świeże ryby sprzedaje. Czy goście przywożą i sprzedają świeże ryby. No to, nie wiem, jakbym był takim urzędnikiem, to bym sobie znalazł osobę, która się czuje poszkodowana, nie wiem, bo ona na tle śmietnika zawsze parkuje, to ta osoba mogłaby powiedzieć, że jej uczucia wzrokowe zostały poszkodowane, bo nie może sobie patrzeć na śmietnik. No i ja jako urzędnik daję tej budzie karę 5000 zł na moją rzecz oczywiście, bo nie na rzecz osoby oskarżającej. No, genialny system. Po prostu bycie urzędnikiem w Polsce to jest raj na ziemi. To jest, ja nie wiem, kto jeszcze jakiś taki, nie wiem, moralny, nie wiem, bo są ludzie, którzy się uważają za chrześcijan, za katolików, za innych ludzi, którzy się troszkę uważają za lepszych od innych. I ci ludzie są czasami nawet urzędnikami. To ja zastanawiam się, jak przy tym podejściu polskim, kiedy taki urzędnik może właściwie wszystko, za nic nie odpowiada i okrada innych na rzecz siebie, może być taką osobą z zasadami, która przestrzega jakichś zasad. No, aczkolwiek ateistów chyba więcej spotykam niż chrześcijan ostatnich zasadami. Dobra, ale wracajmy. Superstacja dostała karę 70 tysięcy złotych za nieposzanowanie właśnie tych uczuć religijnych. I no właściwie ja do końca nie wiem, o co chodzi, ponieważ to dostał program, który się nazywa Krzywe Zwierciadło. Ja tego programu Krzywe Zwierciadło nie oglądam. Jak ktoś ogląda, to pewnie wie, o co chodzi, bo wciąż nie mam telewizora. No i tyle. I tyle właściwie. No okej, no temat był taki, że tam się obrażono księży. Obrażono lub jakoś przedrzeźniano księży i za to przedrzeźnianie księży dostanę kara 70 tysięcy złotych. I teraz pytanie, czy jeżeli ci nie odpowiada program w telewizji Superstacja, to czy po prostu nie powinieneś nie włączać tego przycisku? Nie wiem, on jak pamiętam, jak wyglądał pilot, to tam zawsze były takie przyciski i wystarczyło tego jednego z tych numerków po prostu nie używać albo to, nie wiem, wykodować, żeby ci nie przeskakiwało przez Superstację. Czy to jest takie trudne? Wracamy do naszej audycji. Numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype. Dzwońcie. Jak sobie radzicie z firmami, które teraz może zacznijmy już troszkę mniej tak oczywiste rzeczy przytaczać, jak radzicie sobie z firmami, które wam się nie podobają z jakichś powodów? Przykład. Firma hostingowa, wielka, mega, mega firma, nie wiem, albo największa, albo jedna z największych firm hostingowych w Stanach Zjednoczonych, GoDaddy, która poparła podpisanie umowy ACTA. Przypomnijmy, umowa ACTA, na temat której było głośno z rok temu chyba. No, w polskim prawie nic nie zmieniała, ale zmieniała wiele w prawie krajów dużo normalniejszych, gdzie wprowadzała, no generalnie mówiąc, domniemanie winy w różnych częściach. Czyli, że urzędnik, czy państwo, czy sąd, czyli właściwie jeden pies, wszystko jest jedno i to samo, miał prawo tam zainterweniować najpierw, ponieważ miał podejrzenie, że coś się dzieje niedobrego, a dopiero ta firma mogła sobie do swoich tam niewinności swojej dowodzić. O. No więc w Polsce już coś takiego istnieje od zawsze i jest to stosowane nagminnie, więc w Polsce by się nic nie zmieniło. I co ciekawe, w Polsce było najwięcej protestów, ale na świecie no jednak no to nie jest praktyka taka popularna. I między innymi firma GoDaddy właśnie poparła podpisanie tej umowy ACTA i podniósł się bunt społeczności, która mówiła, że no nie może być tak, że jakaś firma popiera, wiecie, taki bzdurny zapis, który nam wprowadza cenzurę właściwie w internecie, między innymi w internecie, i postanowiła bojkotować.
bojkotować produkty tej firmy, czyli po pierwsze ani kupować, a po drugie przenosić swoje usługi od tej firmy do innych firm. O. Czyli na przykład wtedy bardzo dużo domen wypłynęło z firmy GoDaddy, różnych usług hostingowych, serwerowych itd., itd. Ponieważ ludzie stwierdzili, że no, to jest niemoralne. Ta firma postępuje niemoralnie i nie może być tak. I nawet jeżeli mnie to narazi na pewne koszty, no bo wiecie, przeniesienie, nawet proste przeniesienie domen, już nie mówiąc o przenosieniach serwerów, to jest no, operacja. Trzeba poświęcić czas na to, czyli trzeba poświęcić na to pieniądze. Trzeba, no okej, dużo jest zachodu z tym, ale mimo tego bardzo dużo osób postawiło się w takim punkcie, że no, nie można korzystać z usług firmy, która postępuje niemoralnie. I właśnie o takie podejście też mi chodzi. No, a nie tylko o takie, które przytoczyłem dotychczas. Czy są takie firmy, z których nie korzystacie, ponieważ... No, ponieważ się nie zgadzacie, nie wiem, no jesteś, no nie wiem, firma zatruła Zatokę Meksykańską, bo tankowiec jej na przykład się rozwalił, no nie, to ekolodzy na przykład z tego powodu nie korzystają z usług firmy, już nie pamiętam której, ponieważ dopuściła do tego, że eksplodował jej tankowiec, no zupełnie jakby sama eksplodowała ten tankowiec, albo z innych powodów. No to jakie macie przykłady, to mówcie, a ja chwilę odpowiem. A ja chwilę odpocznę. O. I się teraz. Spiłowane poczucie wolności. Słuchaj dalej. A my odbierzmy w takim razie, już od razu puszczamy na antenę, Darek jest z nami, cześć Darku. No witam serdecznie. Dzień dobry. O kurczak, wypunktowałem sobie. Dawaj, także... bierz kartkę. Mam kartkę, tak. Wiecie jak jest z gwarancją w UK? Po pierwsze, na produkty trzeba trzymać pudełka, żeby oddać. To jest zabawne, nie wiem czy tak jest w innych krajach. Ale wyobraźcie sobie, że na przykład kupiliście telewizor i macie na niego 3 lata gwarancji firmowej i musicie przez 3 lata trzymać pudełko na niego. Lodówkę. Znaczy, akurat lodówki na szczęście już nie są w pudełkach. A, okej. Ale no wiesz, jak masz, nie wiem, kupujesz sobie, jak tutaj niektórzy znajomi kupują sobie po 40-parocalowe telewizory i muszą trzymać gdzieś to pudełko przez 3 lata i jeszcze, żeby ono ci się przypadkiem nie zniszczyło. To jest prawie, rozumiem, tak? To jest prawne. Tak, znaczy wiesz co, jak kupujesz, to po prostu podpisujesz z firmą umowę gwarancyjną. No tak, ale firma może dowolnie umowę tą kreować, tak, czy nie? Firma może zadecydować, że chcemy, pudełko. Żebyś to oddał w tym samym pudełku. Okay. To pierwsze, ale w prawie był taki ciekawy zapis, był, ponieważ się z niego szybko wycofali, że jeżeli kupiłeś rzecz i ją oddajesz z metką, to masz na to 30 dni. Nienaruszona metka i tak dalej. Czyli wszystkie te klipsy tak zwane muszą być w nienaruszonym stanie na... najczęściej na ubrania, to chodziło o ubrania i wtedy musieli przyjąć takie ubranie z powrotem. I jak tylko wprowadzono to prawo, to powstały firmy, które stworzyły taśmę klejącą, która podklejała ci takie rzeczy i wynajmowały ubrania na imprezy. No tak myślałem, że regeneracja metek, tak? Dokładnie, znaczy wiesz, to nawet nie regeneracja, ale ogólnie one robiły taką dużą taśmę klejącą, którą podklejały pięknie, nie było tego widać. Szczególnie kobiety z tego korzystały, wiesz, zamówiła jakąś sukienkę, dokładny rozmiar, wszystko dokładnie. Osoba z tej firmy szła do sklepu, kupowała, wypożyczała tamtej pani na jedną noc, po czym odnosiła za 2-3 dni i odzyskiwali pieniądze. I jak już nie wiem, dlaczego szybko zrezygnowano z tego prawa. Dobre, bo ja ostatnio szykuję taką akcję, ten przykład mi się bardzo przyda. Dobre, to nie wiedziałem, że tak jest. No ale okej, okay, no właśnie, no widzisz tutaj, bo generalnie wolny rynek. No, handel polega na tym, że się z kimś umawiasz na coś. To, tak. To po jaką cholerę stosować te wszystkie prawa? To nie wiem, czy klient jest na tyle... Znaczy, no, ja rozumiem, że ustawodawca uważa, że człowiek jest na tyle idiotą i jest takim tempakiem, że po prostu że nie umie zawrzeć umowy w swoim interesie wobec tego poseł, który, no powiedzmy sobie szczerze, że prezentuje poziom intelektualny, wiesz, w rubla często.
On musi dbać o interesy tego człowieka, który gdzieś tam pracuje i zarabia uczciwie pieniądze, przez tego polityka, który zwykle w życiu uczciwie pieniędzy nie zarobił. Dobra, ale wiesz, weź pod uwagę to, że no, jakoś tak coraz częściej słyszymy, że w Polsce ludzie nie umieją czytać ze zrozumieniem. No a posłowie umieją. No nie umiem, ale wiesz, to powiedzmy sobie, że w Anglii to jest normalnie, że tutaj ludzie, ja wiem, że Anglia jest, w Wielkiej Brytanii jest największa ilość sprzedawanych gazet, co jest w ogóle fenomenem na cały świat. Tutaj naprawdę ludzie czytają gazety. Znaczy najwięcej jest w Japonii na pewno, ale być może Anglia jest gdzieś tam zaraz obok. Aha, no to akurat może chodziło w takim razie o Europę, ale co nie zmienia faktu, że większość artykułów jest pisana w tak prostym języku, że rozumieją te artykuły ludzie, którzy uczą się angielskiego dopiero po 2-3 lata, ponieważ Anglicy zatrzymują się na takim poziomie edukacji, że po prostu jeżeli będzie tylko jakieś trudniejsze słowo, to zaraz gdzieś tam musi być wyjaśnione dokładnie, co ono znaczy. I ci ludzie nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Mhm. Także ja mogę powiedzieć, że okej, jeżeli państwo ujednolici jakąś tam ustawą umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym, to jakoś to mogę zrozumieć, ale jeżeli chcemy się zagłębiać, to ostatnio zresztą byłem na waszej stronie, widziałem dobry filmik na temat granic. Tak. No, ufa Mariusz, tak. No. Tak. Ten na temat granic. I tak samo, że jakąś tam ogólną umowę możemy stworzyć. Jak po powinna co? Ale wiesz co, dla osób, które nie potrafią czytać ze zrozumieniem, tylko ale to dla takich osób. I tak muszą przeczytać, no ale to... to jest taki... Nie, no ja ciebie dobrze rozumiem, ale... To inaczej, Darek, bo może wiesz, ludzie jakoś tak trochę wyolbrzymiają sprawy, bo to nie jest wielką traumą w momencie, kiedy człowiek kupi spodnie za 100 zł i potem, wiesz, nagle się okaże, że nie może ich zwrócić. Bo ja wiem, że jak kupuję jajko i ono jest zepsute, to ja nie idę z nim z powrotem do sklepu, bo mi się nie opłaca tam iść. Tylko wyrzucam, bo mi się, wiesz, no ewentualnie nie kupuję w tym miejscu. No zwykle to jest moja reakcja, że kupuję już gdzieś indziej wtedy. Także nawet ten sprzedawca nawet o tym nie wie, to jest dla niego podwójna strata, bo nawet nie wie, dlaczego ubył mu klient. W momencie, kiedy kupuję spodnie, no to już może przywiązuję jakieś, jeżeli one kosztują 100 zł, no to okej, to może nie jest aż taki wielki dramat, jeżeli kosztują 500 zł, to może się zastanawiam, czy jest szansa zwrócenia. Jeżeli kupuję auto, no to już wtedy, wiesz, jeżeli wydaję już 50, 100, 150 tysięcy złotych, no to już może jednak przeczytam te dwie strony, które tam... Ale z drugiej strony masz rację, że czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy po prostu... Ty z osobą sprzedającą siedli i powiedzieli, dobra, słuchaj, napisz mi tutaj, że jeżeli samochód się zepsuje w ciągu 2 tygodni, to ja ci go mogę zwrócić, albo jeżeli się posypie coś takie, a jak nie, to ja nie kupuję. No dokładnie, taka gwarancja jakości, taka coś tego, albo jak gdzieś uderzę, ja to nie może być. No i właśnie to jest umowa między dwoma osobami, to jakieś wnikałem w taką, kiedyś zdaje się, bo mnie zadziwiły te napisy na tych kijach wszędzie na szybach, że moja kija ma 7 lat gwarancji teraz i ja się wczytałem w tą gwarancję, poświęciłem tam swój czas na to i ta gwarancja właściwie wyłącza praktycznie wszystko, czyli płacisz za przeglądy w autoryzowanych serwisach, wiesz, jakieś tam niebotyczne pieniądze 7 razy większe niż normalnie i masz gwarancję, która właściwie nie obejmuje niczego, znaczy, że właściwie chyba tylko jakby była taka, wiesz, jakaś wada fabryczna w silniku, to wtedy oni ci to sfinansują, a jak nie, to ty za wszystko odpowiadasz. No okej, ale to wiesz, no to umiejętność czytania czegoś takiego to nie jest jakaś prawnicza nawet umiejętność, to po prostu czytasz, no to każdy sobie może to ściągnąć z internetu. Chociaż wiesz, no z drugiej strony mamy przykłady firm, które właśnie wykorzystywały zawiłość prawną jakichś umów. A właśnie, i to jest prawo polskie, a nie brytyjskie. Ponieważ no, mamy pobieraczka, tak? Słynnego. A nie wiem. Nie wiesz, okej. Znaczy nie, słyszę o jakiejś firmie internetowej, która właśnie tak robiła, że zakładałeś konto, teoretycznie było darmowe, ale musiałeś z niego zrezygnować, wysyłając 7 listów w 7 różnych miejsc. No dokładnie. To jest skomplikowana procedura, a jak nie, to ci przesyłali, że cię do sądu podadzą i żądali pieniędzy. Tak jest, no to jest ta firma, ale to nie jest jedyna, jest wiele takich innych firm. I bardzo ciekawy jest zapis w prawie brytyjskim, który dotyczy zbierania danych osobowych, że, który mówi właściwie tak, to nie jest taki precyzyjny punkt, tylko taki ogólny, który mówi coś takiego, że nie masz prawa jako sprzedawca
czy jako tam zbieracz danych osobowych może w tym przypadku, ukrywać jakichkolwiek istotnych warunków umowy w tej umowie. No. Tak. No, i koniec, i tyle. W polskim prawie nie ma czegoś takiego, dlatego się ukrywa w 178 podpunkcie punktu 164 to, że sprzedajesz minerkę i przepisujesz mi dom. No przy okazji checkboxu. Chociaż tak, chociaż z drugiej strony, wiesz, sytuacja, jaką miał mój przyjaciel, że kupił sofę w częściach i przywieźli mu tą sofę całą. No i okazało się, że nie można jej wnieść. I firma go policzyła mu za to, że przywieźli tam sofę, że ją musieli odwieźć, wysłali mu duży rachunek i on dzwoni do pani i tłumaczy, że proszę panią, według słownika Oxford English, czyli języka angielskiego wydanego przez Uniwersytet Oxford, słowo, którego użyliście na stronie internetowej, oznacza sofę w częściach. No. A pani stwierdziła, że ono było w częściach. Była sofa i cztery śrubki. Okej. Także, wiesz, no, także do czegoś takiego niestety czasami też dochodzi. No, ale wiesz, ale to w tym momencie mówisz mi to na antenie i nie mówisz nazwy firmy, więc... No ale... nie mówię nazwy firmy, no ale widzisz, do czegoś takiego dochodzi i powiem ci, co w takim momencie robić, omijać po prostu. No tą firmę. Tą firmę, dokładnie. I ta firma straciła na pewno paru klientów, bo on od razu napisał tą informację na jakimś tutaj lokalnym naszym forum Polaków. Poopowiadał tą historię paru innym znajomym, którzy zresztą zastanawiali się właśnie nad kupną jakiegoś łóżka sofa i już tam nie kupią. I następne, co pytałeś, co robicie z firmami, które się wam nie podobają? Tak. Po prostu omijam szerokim łukiem. Wiesz, jestem kucharzem z zawodu i w McDonaldzie kiedyś się wybrałem, żeby zobaczyć, jak wygląda ich jajecznica i posmakować, bo wiele z znajomych osób mi mówiło rzeczy o jajecznicy. W Polsce nie ma jajecznicy w McDonaldzie. Jak wygląda jajecznica? Dawaj. Wiesz co? Nie wiem, bo ja się później dowiedziałem, że to była jajecznica. Ja myślałem, że to był, wiesz co, to był taki ten makaron z zupy chińskich. Ale to się okazało, że to była jajecznica. Wiesz co, oni mają jajecznicę w proszku, oni rozpuszczają to w wodzie i ona jest jakoś dziwnie rozpryskiwana i ona się rozkurcza po prostu. Jakoś to jest tak. Później przeczytałem trochę i stwierdziłem, że nie chciałbym mieć z tym nic wspólnego już więcej. A smakuje jak podeszwa. Także polecam. A no to w Polsce w McDonaldzie to te śniadania są, tak? Do 10 czy do 11 bodajże podają śniadania właśnie w tej właśnie konsystencji takiej. Tego typu są jakieś jajko z czymś tam, więc, więc rano się nie chodzi do McDonalda z zasady w Polsce. Aha, no to ale... ja nie wiedziałem, ale słyszałem tyle historii, że stwierdziłem, że chcę spróbować, chcę zobaczyć, jak to wygląda, chcę spróbować. No i dopiero jak zjadłem, to się dowiedziałem, że ja już dostałem to, co zamówiłem. Ale po 11 się chodzi czasem. Ja chodzę do McDonalda czasem. No ja akurat nie chodzę właśnie dlatego, bo mój przyjaciel miał okazję pracować w McDonaldzie i... No i co on tam mógł takiego zobaczyć, jak się wszystko rozmraża i... Wiesz co, mnie nie chodzi o zobaczenie, mnie bardziej chodziło o politykę firmy, bo nie wiem, czy wiesz, znaczy nie wiem, jak jest w Polsce, tutaj w Anglii polityka koncernu McDonald's jest strasznie... Robimy wszystko Mac, więc mamy Mac rodzinę. Jeżeli urodzi ci się dziecko, to dostajesz Mac naklejki na twoje Mac dziecko i masz przynosić zdjęcia swojego Mac dziecka i wieszać na ścianie. No fajnie. Wszyscy inni nie, to taka, wiesz, polityka. Wiesz, jak wszyscy jedna wielka rodzina. To ja bym chciał coś w kontestacji. No nie, może przesadziłem trochę, ale... Zależy kto co lubi, bo jeżeli lubisz indywidualność, to... No lubię. To jakoś się starasz być indywidualistą, a no niestety McDonald's nie za bardzo pozwalał na to, ale dobra, bo jeszcze zostaniemy podani do sądu, że niszczymy im wizerunek, tak? No możemy zostać. Aczkolwiek jak PKOS-a nas nie podało do sądu wciąż, to chyba już bardziej zniszczyć wizerunku komuś nie można, więc... Czwarta, tak? Czwarta rzecz. Dawaj. Co do urzędników państwowych. Co powiem ci, byłem w Polsce załatwiać parę spraw w moim życiu. Niestety, nie. Czasami trzeba. Jakie tak samo wrażenie? Byłem parę razy załatwiać w tutejszym konsulacie. Na szczęście mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiał. I powiem ci, że ze wszystkich urzędników, jedynie jeden urząd w Polsce wspominam dobrze i miło i sympatycznie. I byłem w takim ciężkim szoku. No. Że naprawdę, zanim mówiłem wtedy, to jest urząd miejski, jeżeli mogę to powiedzieć, w Krośnie-Odrzańskim. Była dziewczyna z dużym biustem. Nie, wiesz co, nie. Przyszedłem i ludzie byli mili, sympatyczni.
Nic nie musiałem zapłacić za skserowanie papierka. Zostało to zrobione od ręki. Wszystko zostało zrobione od ręki. I pani urzędniczka naprawdę... Akurat było tak, że wyjeżdżaliśmy z powrotem do Anglii i potrzebowaliśmy odczekać chyba 7 dni na, wiesz, na ten, żeby jakiś tam dokument się uprawomocnił, nie? Później potrzebowaliśmy ponownie podpisać ten dokument i go ponownie złożyć. No więc pani stwierdziła, że prawo nie mówi, kiedy mamy go podpisać, więc ona nam dała ten dokument, my go podpisaliśmy. I ten dokument poleżał te 7 dni u niej na półce, po czym ona go podbiła i nam odesłała. Ta sama sytuacja wcześniej w Urzędzie Miasta w Olkuszu, skąd ja zresztą pochodzę, nie była możliwa. Nie, musi pan po prostu po 7 dniach przyjechać. Ja ostatnio gadałem z Robertem Okulskim, to jest taki doradca podatkowy tutaj zaprzyjaźniony z nami. On nam jest jednym z wykładowców w naszym tym szkoleniu w edukatorium.pl, które tam wisi. I Robert Okulski mówił, co mnie zdziwiło osobiście, ponieważ to była osoba, która zawsze od wielu lat jakby jej słucham, różnych jej wykładów, szkoleń, która mówiła, że no, przy różnych okazjach, że Polska to jest tam, wiesz, skorumpowany kraj, że urzędnicy są tacy, a nie inni, że są działania przestępcze i tak dalej, i tak dalej. A w tym roku po raz pierwszy usłyszałem parę tygodni temu takie twierdzenie, że sytuacja w Polsce się poprawia. Ale pod jakim względem oczywiście, bo podatki rosną i tak dalej, nie? Ale poprawia się pod tym względem, że urzędnicy już nie są tak bezczelnie... jakby to powiedzieć, pewni bezczelni? Się, właśnie, trudno powiedzieć właśnie, czy tak właśnie tak bezczelni, tacy pewni siebie, tacy, wiesz, tak na chama, wiesz, że tak powiem, nakładający jakieś dzikie kary, jakieś inne rzeczy, oczywiście generalizując, bo wciąż są takie przypadki częste, bardzo częste, ale niemniej on zauważa poprawę pod tym względem i to mnie zdziwiło i przyznam się szczerze, że nawet ucieszyło, bo to jest jedna z takich niewielu pozytywnych wiadomości, że jeżeli doradca podatkowy, czyli człowiek, który no ma dosyć spore biuro doradztwa podatkowego, czyli z tymi urzędnikami skarbowymi nie tylko w Warszawie, styka się cały czas właściwie, zauważa poprawę, no to dobrze, to idzie dobre. Znaczy, że wiesz, pod warunkiem, że Tusk jeszcze nie podwyższy podatków 3 razy w ciągu najbliższego pół roku i wszyscy nie zbankrutują, no to jakby już widać jakąś taką poprawę. Ja to zauważyłem w Krakowie osobiście, kiedy ci urzędnicy rzeczywiście okradali cię, ale uprzejmie. No tak, tak, tak. Chociaż no mówię, szczerze ja akurat naprawdę spotkałem się wtedy z bardzo miłymi osobami w tym urzędzie i wszystko dało się załatwić od razu. Wszystko było, nie było kolejek w takim znaczeniu, że jak się umówiłeś na 15, to przychodziłeś o 15 i byłeś przyjęty. Oczywiście jakbyś przyszedł, nie wiem, jakbyś przyszedł tak z wolnej stopy po prostu z zewnątrz, wszedł i się pytało coś, to cię podziwiam, żeby skierowali, żebyś poczekał, ale my się umawialiśmy na daną godzinę i wszystko było o tej godzinie i wszystko było od ręki załatwiane, także no, powiem ci, że byłem w ciężkim szoku, naprawdę. Przypomnij, jakie to miasto? Krosno-Odrzańskie. Krosno-Odrzańskie, to tak, gdzieś tak. Koło Odry, rozumiem. Wiesz co, w górę od Zielonej Góry, a w dół od Gorzowa. To zachód, tak? Tak, tak, tak. Tam ta Juma się zaczęła, stamtąd pochodziła. To dobre wpływy. Niemieckie. No, wiesz co, powiem ci jeszcze taką ciekawostkę, bo o tym, że Polacy kapusie są, nie? Tak mówię. No to powiem, że zapraszam do Anglii, ponieważ tutejszy urząd sprawdzania złodziei benefitów. Nie wiem, czy to tak można powiedzieć. Tak to przetłumaczyć. Takich... Urząd ścigania złodziei dodatków socjalnych, no. Dodatków socjalnych, tak jakichkolwiek, opiera się tylko i wyłącznie na donosach. No i kogo ścigają najczęściej, którą nację? Nie, znaczy wiesz co, najczęściej tak naprawdę ścigałem Anglików. Druga chyba nacja, z tego co pamiętam, to byli Hindusi. No proszę, to czemu nie Polacy, skoro tam jest 2 miliony Polaków? No bo jednak Hindusów jest jeszcze trochę więcej. Aha, 48 milionów, tak? Okej. Niż my. Ale Polacy chyba są na 4. czy 5. miejscu, ale jeżeli chodzi o donosy, to nie wiem, kto donosi najwięcej, ale nadal mi się wydaje, że Anglicy sami na siebie donoszą. Chociaż widzisz, tutaj jest to tłumaczone, wydaje mi się, w dobry sposób, bo na przykład wiem o sytuacji, gdzie wyznaczano nagrody w danym mieście za donoszenie na ludzi, którzy nie płacą, którzy kłamią, jeżeli chodzi o opłatę podatku miejskiego. Mhm. I po roku
Urząd Miasta obniżył podatek miejski dla wszystkich. Hmm. Taka sytuacja. Po prostu stwierdzili, słuchajcie, no wyeliminowaliśmy 2000 złodziei w tym roku, no i dzięki temu możemy wam wszystkim obniżyć podatek miejski. Co prawda, wiesz, jeżeli to się rozłożyło na wszystkich ludzi, to wyszło, że ludziom obniżyli po 2 złote. No, whatever, ale dobry kierunek. No, ale dokładnie, ale dobry kierunek. I oni tłumaczyli, że słuchajcie, no... To tak jak George Bush, który przyszedł doszedł do władzy, z tego co pamiętam, to jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił, to obniżył podatki i tak wysłał, zdaje się, w kopercie zwrot podatku Amerykanom, tam X, i każdy dostał tam kilkaset dolarów. Tak. Po czym musieli od tego podatek zapłacić? No, po czym wydał 14 razy więcej oczywiście, ale no... No. Okej, tylko ostatnią rzecz powiem. Co do tego, co do niszczenia wizerunku firm, nie? To właśnie, jak tak mówiliście, to mi się przypomniała sytuacja z, nie pamiętam nazwy, ale z firmą produkującą ubrania, która została posądzona przez jakiegoś parszywego dziennikarza, bo inaczej nie mogę powiedzieć, o to, że nie ubrała polskich sportowców paraolimpijskich. Czy jakieś tam duże pieniądze za to zażądała i dlatego nie zostali ubrani, i podał jakąś nazwę jakiejś firmy polskiej. No. Po czym na końcu wyszło, że ta firma nic o tym nie wiedziała, że w ogóle ktokolwiek chciał, żeby oni szyli dla paraolimpijczyków. Oni szyli stroje dla chyba olimpijczyków, czy nawet tylko dla części tych olimpijczyków. A oni w ogóle nie szyli stroi dla sportowców paraolimpijskich, i ta firma przez jakiegoś tam dziennikarza straciła ogromne pieniądze, bo właśnie ludzie zrobili to samo. Stwierdzili, dobra, słuchajcie, nie kupujemy. I mimo tego, że firma zaczęła się tłumaczyć, to straciła dużo klientów. Więc to też trzeba trochę, nie wiem, się zastanawiać nad tym, co się robi, chociaż z tego, co wiem, w Polsce niektórzy dziennikarze nie myślą. Najpierw piszą, a później stwierdzają, że znajdą dowody na dany artykuł. O, to powiem co parę słów o dziennikarzach. Parę słów o dziennikarzach? No słuchaj, no... Ja powiem, ty nie mów, wiesz, bo to ja jestem tutaj z branży, to wiesz, to... Znaczy... No to, ale wiesz, ja też trochę jestem z branży, też studiowałem, więc ci powiem tak, no... Ja praktykowałem, nie studiowałem, no. Znaczy, no, ja też miałem praktyki. Też miałem praktyki w najgłośniejszym radiu w Polsce. Tak się przyznam. W Żółtym? Nie. Słuchaj, jest głośniejsze radio od tego. Jest głośniejsze, ale nie powiem. W Toruńskim? Bo już mnie nie podłączysz nigdy. Nigdy nie odbierzesz mojego telefonu. Co u ojca prowadzącego było ciekawego? Tak. Miałem tam praktyki. I tam ogólnie rzecz biorąc, można wszystko mówić, ale był bardzo dobry wykładowca, który nam tłumaczył, jak łatwo manipulować artykułem, jak łatwo manipulować audycją, i niestety często gęsto czytając wypowiedzi polskich dziennikarzy w takich bardzo opiniotwórczych gazetach, słyszałem Newsweek czy rzeczy inne takie. Mhm. Właśnie zauważam jak oni to wykorzystują. Albo po prostu w ogóle tylko mówią, nie podając żadnych dowodów. Nie podpierając się żadnymi faktami, tylko po prostu tworzą jakieś wyssane z palca teorie i piszą ciekawy artykuł na ten temat. Chodzi tylko o to, żeby napisać ciekawy artykuł, a to, czy on jest prawdziwy, czy nie, czy tam jest w ogóle cokolwiek prawdy, to ich to nie obchodzi. To jest strasznie irytujące. Tak, czy no, liczy się wierszówka. Okej, dzięki ci wielkie, Darku. No, pozdrawiam. 21 minut, Darek z zagranicy również z Wielkiej Brytanii do nas dzwonił, który zresztą był gościem na mojej antenie parę tygodni temu, możecie sobie zobaczyć wstecz, Darek Bigaj, który opowiadał o tym, jak się żyje właśnie tam za granicą. No jakoś nie uciekniemy od tej emigracji, to nie ma już tutaj ludzi, którzy tutaj mieszkają, wszyscy będą już komentować z zagranicy. A dzisiaj rozmawiamy na temat takiego polskiego podejścia i takiego podejścia, które istnieje, a takie, które powinno istnieć, na temat firm, produktów, które nam się nie podobają z jakichś powodów. Bo na przykład, nie wiem, bo na przykład znajdujemy zepsute jajko w supermarkecie i co wtedy robimy? Czy donosimy do sanepidu, żeby zamknęli ten supermarket, czy po prostu nie idziemy tam po raz drugi? Dobra, więc dzwońcie jeszcze. Numer 222-195-321. 222-195-321. Marcin Hugo Kosiński, wydanie główne. Zaprasza was.
czyli ja zapraszam Was do dzwonienia. Jeszcze tutaj chwilę tą audycję ciągniemy. Lub kontestacja.com na Skype'ie. A my przytoczymy zaraz kolejne przykłady. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Na naszym czacie się nic ciekawego chwilowo chyba nie dzieje. Coś się dzieje, nic się nie dzieje. Dobra, przykłady kolejne. Przykłady kolejne to były jakie na przykład? Na rynku taksówkowym. Wiecie, były taksówki, które może wciąż są, które świadczą usługi taksówkarskie, które są licencjonowane. I są takie, które są nielicencjonowane, które omijają te zasady licencji i te licencjonowane donosiły na te nielicencjonowane, że te nielicencjonowane nie mają licencji i dzięki temu mają niższe koszty i są tańsze. No. I zanim pociągnę temat, odbierzmy Nikodema. Cześć Nikodemie, bo nam szumisz w tle. Cześć Nikon. Jesteś z nami? No, prawie cię słychać. Słyszysz mnie? O, doskonale cię słychać. Tak jest, dawaj. Okay. Jaki masz komentarz? Słuchaj, ja miałem przyjemność, a właśnie nieprzyjemność studiować na takim uniwersytecie ekonomicznym we Wrocławiu. No i co tam było? I tam było tak, że był taki kierunek, niby który miał być po angielsku, ale nie był tak do końca po angielsku, bo ze względu na jakość wykładowców. No i jedna osoba po prostu postanowiła, że sobie po prostu do internetu wrzuci kawałek z jednej lekcji, która po prostu była parodią tego, co powinno być. No jest to swego rodzaju donosicielstwo, prawda? Jakieś takie nielojalność wobec uniwersytetu. Co ty na to, na taką sytuację? A czemu? A był fan? No był olbrzymi. No to fajnie, to w czym problem? Inaczej, rozpowszechnianie informacji o tym, że jakaś firma w sposób nieprzypadkowy, tylko taki dosyć, jakby powiedzieć, przewlekły odwala manianę, to czemu nie? To nie widzę pewnie powodu, żeby tego nie robić, ale nie doniosła do Urzędu Skarbowego, żeby teraz naszli z kontrolą na ten uniwersytet i żeby ich pociągnął na 500 000 kary na swoją rzecz. No jasne, że nie, jasne, że nie. Ja tylko miałem na przykład pogadankę na jednych zajęć na temat lojalności i tak dalej. I co o tym sądzimy? O nagrywaniu nauczycieli, którzy nie potrafią mówić po angielsku na kierunku po angielsku. W momencie, kiedy ty płacisz za uniwersytet, a nie to on ci płaci. To akurat są studia dzienne, nie? No, właściwie my wszyscy płacimy. No jakkolwiek, ale to im płacą, a nie oni wam płacą. Widzę lojalność pewną w momencie, kiedy ktoś ci płaci. Jak jest w firmie, że jest pracodawca, który cię zatrudnił, macie jakiś team, wiesz, no i jesteś opłacany, dostajesz kasę za to, że tutaj jesteś, to widzę jakieś poczucie lojalności, żeby, powiedzmy sobie, nie upubliczniać wpadek, które w każdej firmie się zdarzają i zdarzają się non-stop, w kółko i, wiesz, cały czas. No jasne. No, ale to było jakieś takie unaocznienie pewnej patologii, która była w środku. No, ale jak... Która jest cały czas. Jak ty płacisz za coś, co, nie wiem, firmie, która... A w ogóle, wiesz, w ogóle uniwersytet to jest w ogóle państwowa firma, tak? No tak. No to kurde, to w ogóle nagrywać wszystko. No i ośmieszać, bo to... Ja też 5 lat studiowałem na uniwersytecie, ale wtedy jeszcze byłem mniej świadomy, że powinienem nagrywać pewne rzeczy. No, a tam nie było chyba aż tak źle, żeby był aż tak duży fan jest. Słuchaj, a ty powiedz mi, w momencie kiedy... czy masz jakąś taką firmę, już pomijając ten uniwerek, która cię naraziła czymś? Aha, nie, czy ja mam firmę? Ja mam firmę pozycjonerską, ale czy mi się coś naraziła? Były jakieś tam duże firmy, ale z reguły reklamacja była i zawsze jakoś to ostatecznie
do tego dochodziło, że wszystko było okej. Okay. Jakoś sobie nie przypominam konkretnej dużej sytuacji. A, czyli nie ma żadnych doświadczeń negatywnych z firmami, to dobre. Czyli nie musisz tam żadnej bojkotować, że... Ale, a jakaś taka na przykład, okej, okay, to okej, skoro masz firmę pozycjonerską, działasz w internecie, no to okej, okay, to taki klasyczny przykład, ta firma GoDaddy nieszczęsna, albo wiele innych, tak. które popierały akta. Czy ty byłbyś za takim bojkotem takiej firmy, że to nie kupujmy od takiej, bo ona chce nam ocenzurować internet? Wiesz co, jeśli chodzi o GoDaddy, to akurat pozycjonerzy bardzo nie lubią tej firmy ze względu na to, że pojawiły się plotki, że ta firma ma zostać przyjęta przez Google. A to już jest po prostu no tragedia dla firmy pozycjonerskiej mieć tam domeny. I choćby dlatego, że powstała taka plotka, to już z tego powodu. Jakoś tak zauważyłem, że niektórzy cię niezbyt patrzą pozytywnie na tą firmę. No ale jak dla mnie, że jeżeli taki argument podajesz, że nie wiem, że coś popiera czy nie popiera, ja tam patrzę, żeby mieć jak najtaniej, szczególnie, że tych domen się kupuje dużo. A, czyli nie dopuszczasz, okej, okay. Przykładam, okay. Powiedzmy, że polska firma jakaś informatyczna, wielka, nie chcę walnąć przykładem, bo tutaj mógłbym zostać posądzony rzeczywiście jakiś wizerunek, bo ona nie wygrała takiego przetargu, ale wygrałaby przetarg na wprowadzenie... systemu inwigilacji Polaków na rzecz Urzędu Skarbowego. O, i czy na przykład... No, bo ktoś to musi fizycznie wykonać. No, urzędnik tego nie zrobi, bo on nie wie, co to komputer jest. No dobra, no to ja już bym się obawiał, że moje dane będą jakieś tam niezbyt bezpieczne, więc no to, wolałbym... No to na przykład, czy kupowałbyś produkty Procomu, albo tam Asseco się to teraz nazywa, tak? Czyli firma, która obsługuje ZUS, które jak w naszym filmiku na stronie kontestacja.com, jak sam ZUS mówił o sobie, że wie wszystko o wszystkich. No, konkretny no przykład. Powiem ci tak, jeżeli nie wiem, bał się o to, że ja mogę w jakiś sposób przez to ucierpieć, ale nie, to nie, ale jeżeli ale, nie wiem... Nie bał się, że ci przerwę, nie bał się, tylko stwierdzisz, że ta firma postępuje niemoralnie, nie wiem, no już nie chce się od jakichś czasów wojny odwoływać, że nie wiem, że wyposaża pociągi jeżdżące do Auschwitz nie, w kolejarzy. To też można w coś w stylu, bo nie kupię teraz nic made in China, bo tam nie wynagradzają właściwie robotników. No ale tak nie o to chodzi, nie, ale jeżeli na przykład firma byłaby zaangażowana w ludobójstwo w Rwandzie po to, żeby przejąć ichniejsze pola roponośne, jakby tam były pola roponośne przypadkowo. No to... O kurczę, to już jest ciężki kaliber. No tak, no lećmy coraz ciężej, bo chcecie tak, wiesz, do ściany przyprzeć. To teraz faktycznie, no już teraz bym na pewno nie kupił takich okay. Dobra, czyli milion trupów już by cię przekonał. Tak, milion trupów już to dalej. Każdy ma jakąś granicę. Nie. No widzisz. A jesteś z Polski, tak? Jestem z Polski, tak. Uf, dobra, okej, okay. Czyli ktoś jeszcze tu został w takim razie. No... A możesz zareklamować? Ja studiował na Zbiro, więc wiesz, no przejdę tym myśleniem waszym, to jeszcze to w końcu się wyprowadzę. A, przejdziesz i to spoko, tylko bylebyś nas słuchał, można nas słuchać zewsząd. To powiedz, jaką masz firmę, chcesz się zareklamować? Znaczy, mam akurat firmę póki co w inkubatorach przedsiębiorczości, ale nie będę się reklamował. Myślę, że na razie jest okej. Okej, dobra, to dzięki ci wielkie, Nikodem. Dzięki, na razie. To był Nikodem, który był na tyle skromny, że nie chciał się reklamować swoją firmą pozycjonerską. Słuchacie wydania głównego w kontestacji, godzina 22:28, jak głosi mój zegarek. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, co robimy z produktami firm, które nam nie odpowiadają. Czy w ogóle są takie produkty firm, które są takie firmy, które nam nie odpowiadają z powodu tego, że robią coś oprócz tego, że sprzedają produkty. Ponieważ no, nie żyjemy w jakiejś takiej rzeczywistości, która jest oderwana jakby od polityki, od jakichś, nie wiem, kwestii, które są dla nas ważne, dla niektórych jest ważne środowisko, dla innych są ważne, nie wiem, kwestie, ja wiem, no tych gejów chociażby, nie wiem, są firmy, które popierają marsze gejowskie, a są takie, które na przykład stanowczo je tępią. No czy z takich powodów, albo już z takich bardziej dramatycznych, które przetoczyłem w tej rozmowie wcześniej, jesteście w stanie jakieś firmy zbojkotować lub jakieś inne takie kroki, które no, są przeciwko takim firmom podejmowane, podjąć?
O, tak dosyć nie do końca jasno powiedziałem. Mariusz dawno do nas nie dzwonił. Cześć Mariusie, dzień dobry. Cześć i czołem. Masz jakieś takie doświadczenia z takich, właśnie z tematu audycji? Z tematu audycji najpierw chciałem powiedzieć, że ta pierwsza kwestia, mianowicie myślę, że z punktu widzenia takiego przeciętnego klienta, te 120 tysięcy kary dla tej firmy to może być pozytywna informacja, tak? Czemu? Bo wie, że będzie miał znacznie rzadziej albo nie będzie miał żadnych problemów z reklamacją, tak? No będzie miał problem, ponieważ w tym momencie taka firma nie wypłaci 60 pensji, 40 pensji. Znaczy, że będzie miała o tylu mniej pracowników w najbliższym czasie. Ale nie patrzymy z perspektywy pracownika, tylko z perspektywy klienta. No to z perspektywy klienta, który nie ma mózgu, tak rozumiem. No właśnie nie ma mózgu, tylko że teraz jak taka firma powie, on powie, że ja chciałem złożyć reklamację, a ci mówią, a my nie przyjmujemy, a on nie, tak, to tam 120 tysięcy dostali, chcecie? To wtedy no, to przyjmujcie. Aha, w sensie innej firmy, nie tej firmy. Tak. A, innej firmy. No tak, tak, tak. To prawda. Oczywiście wtedy wszyscy podniosą ceny. Bo to jest naturalny efekt, że przecież z czegoś trzeba pokryć tą reklamację. Przecież te reklamacje nie pokrywa się bezkosztowo, więc wszyscy będą mieli wyższe ceny teraz. Ale wiesz, w sumie rozróżni wyższe ceny z powodu reklamacji, a wyższe ceny z powodu Tuska. No dokładnie, tak rośnie, no dokładnie, dokładnie. Ja gadałem z człowiekiem, który jest bardzo dużym dystrybutorem sprzętu IT w elektromarketach głównie polskich. No i okej, no gadaliśmy przy tam piwie, wódce i co tam było akurat na stole. I on mi tak wyliczał właśnie, dlaczego w Polsce ceny są średnio tak 4 razy wyższe niż na wschodzie, znaczy na tym dalekim wschodzie. No i mówił właśnie o trollach patentowych, właśnie mówił o jakichś tam właśnie takich różnych, no różnych, jakby powiedzieć, nie tyle podatkach, co właśnie takich drobnych sprawach, o których właśnie ty mówisz, że to jest nie do zauważenia, ale generalnie kumuluje to cenę, znaczy wzrasta cena wtedy w ten sposób, że jest 4 razy większa niż w krajach dalekiego wschodu. No, tak nie do końca jasno powiedziałem, ale wiesz, o co mi chodzi. Tak, dokładnie. Dlatego w niektórych krajach ten produkt potrafi być dużo tańszy i żeby było śmiesznie lepszy. No tak, no bo tutaj trzeba jakby wszystko jakby narzucić jakby ten cały bagaż tych dziwnych kosztów, to że na przykład ktoś musi mieć gwarancję odbierając osobiście, widząc, że ta myszka wygląda jak myszka. I to nie jest kwestia taka, że ona jest zepsuta, bo jak jest zepsuta, to obejmujecie gwarancja. Tylko to jest kwestia, że ty kupujesz tą myszkę, a potem mówisz, że ona ci się nagle nie podoba. Nagle ci się przestała tydzień później podobać. No to właśnie swoją drogą. Z tego co ja pamiętam, chyba w Polsce jest minimalna gwarancja na 2 lata, nie? Na takie rzeczy. Minimalna. No to jest w ogóle inna kwestia, tak, tak. I też były takie problemy z tego czasu, pamiętam, że czegoś po prostu producentów dawało poniżej tych 2 lat gwarancję. A z kolei w Polsce sprzedawcy byli zobligowani właśnie do... Nie mogli dać niższej niż 2 lata. Znaczy w ogóle w Polsce jest prawo, rzeczywiście trzeba dawać gwarancję. Tak, 2 lata przy konsumencie, zdaje się bodajże, że rok przy firmie, minimum, można więcej. Niektórzy mają, wiesz, dożywotnią gwarancję, a niektóre swoje produkty. Tak, ja mówię o tym problemie, który wynikał z tego, że producent dawał niższą gwarancję niż dystrybutor. W sensie dystrybutor musiał dołożyć od siebie gwarancję. A, tak, tak, tak. Kwestia jeszcze tak, gwarancji dystrybutora i producenta. No okej, okay, ale to jest dobry przykład tak naprawdę, ponieważ to jest kolejny absurd, że w ogóle trzeba dawać gwarancję. Że nie może być produkt bez gwarancji. Że ja ci coś sprzedaję, stary, nie odpowiadam za to jutro. Wiesz, no kupiłeś, używaj. Nie, niech ci działa. I to koszmarnie winduje ceny, sama konieczność posiadania gwarancji na swój produkt koszmarnie winduje ceny w górę. Strasznie. Bardzo. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jak się chodzi po bazarze, na przykład ja sobie lubię chodzić czasem po przemyskim bazarze, to po prostu się pytasz, czy możesz towar zwrócić i sprzedawca ci na przykład mówi, że możesz, tak? I nie masz żadnych gwarancji, nic takiego. No dokładnie, no wiesz, no to właśnie, no coś się zepsuje, swój stary, no przyjdź, no dogadamy się, tak? Dam ci nowy, ponieważ to jest tak tanie, że dam ci nowe. A nie będę z powodu gwarancji utrzymywał
systemu, wiesz, systemu składania formularzy do gwarancji, opracowywania tego, kurierów, serwisów pogwarancyjnych, które mają sprawdzić ten sprzęt, które mają go naprawić. To jest naprawdę gigantyczny koszt. No, nowy sprzęt jest na tyle tani, że się bardzo nie opłaca po prostu utrzymać tych wszystkich pogwarancyjnych serwisów. Dobra, ale Mariusz, powiedz mi taką rzecz, czy masz takie firmy, które, do których się na tyle zraziłeś, że je bojkotujesz i mówisz, że słuchajcie, nie używajcie tam butów kogoś tam, bo on, nie wiem, wykorzystuje małych Chińczyków. Ciutkę Apple. To znaczy ciutkę, to znaczy nie ma ciutkę, to jest albo wiesz, jesteś wpieprzony na firmę, że... To znaczy nie, to tylko tak delikatnie, nie podoba mi się ta polityka sekty, jaką oni robią, że wiesz, na przykład wszyscy chcą być kompatybilni ze wszystkimi, nawet już teraz gry, wszystkie aplikacje, coś tam robi i na Windowsa, i na Linuxa, i na to, i na tamto, a Apple mówi nie, my mamy swoją sektę, my was mamy wszystkich w dupie. I to mi się nie podoba, to jest coś, co by mnie zniechęcało do kupowania ich sprzętu. W sensie to takie, wiesz, zamykanie się ze swoimi klientami, właśnie robienie z nich wyznawców bardziej niż klientów. Pomimo tego, że ma to tą zaletę, że jak coś kupisz, to wtedy wszystko ci działa. To nie znaczy automatycznie, że jak kupisz nie Apple, to ci nie będzie działać i tak dalej. No nie, ale no okej, okay, no to słusznie, logika się kłania, jasne. No i druga rzecz, która mnie irytuje, ale tu mam taki problem, bo nie wiem jak to rozróżnić. Mianowicie strasznie mnie wkurza taka korporacja jak Disney, konkretnie polityka ta patentowa Disneya, bo to jest po prostu korporacja, która potrafiła wejść swoim prawnikiem do domu dziecka i powiedzieć, że te tu myszki, Miki, kaczory, Donaldy, które są namalowane na ścianie, żeby dzieciom było przyjemniej, mają zniknąć, bo wy nie macie prawa Disneya do tego. Albo pozywali rysowników, którzy sobie rysowali myszkę Miki i sobie gdzieś tam umieścili w internecie, właśnie narysowano i wiesz, po prostu wiesz, Disney z pozwem przychodził. No i to jest argument, słuchaj, no to i właśnie. Tu mam taki problem właśnie, że z jednej strony, wiesz, tam są na przykład scenarzyści, rysownicy, których no podziwiam, szanuję, tak, przepiękne rzeczy tworzą, a z drugiej strony ta polityka korporacyjna jest tak popierdolona, że głowa mała. No to okej, okay, to dobrze, że ten, że przytoczyłeś ten przykład, ponieważ ja mam taki stosunek do firmy, uwaga, jakiej? Do firmy Nikon. Do firmy Nikon, która, wiecie, robi aparaty fotograficzne, tam jakieś inne rzeczy pewnie, obiektywy głównie, gdzie ona rzeczywiście też miała, to przypomniałeś mi taką sytuację rzeczywiście, kiedy firma, korporacja stwierdziła, że należy chronić swoją markę, no i zakazała używania wszystkich marek Nikon oraz takich trochę, które przypominają markę Nikon wszystkim ludziom na świecie, bodajże zamknęła największe polskie forum fanatyków tej marki, co było w ogóle ciekawym zabiegiem. Jaki strzał w stopę. Stwierdza, że wysłała prawników, że no, nie używacie tam bezprawnie naszej marki. Tak, wiecie, jak to prawnicy piszą? Znaczy oni nie zamknęli się tak naprawdę. No, to oni po prostu przekształcili się bodajże wtedy w żółte forum internetowe, żółte forum fotograficzne, coś z żółtym w nazwie, poszukajcie sobie. Okej, wtedy wiele ludzi się zraziło, jakby, bo wiecie, do najwierniejszych ludzi jakby tej marki, wiecie, trafili i się jakby ten, więc o ile miałem jakiś taki dylemat kiedyś, no Nikon czy Canon, czy może Panasonic, Lumix i tak dalej, to może coś innego, a to o tyle, no jakby już ta sytuacja mi rozwiązała ten dylemat jakiś taki moralny, chociaż to nie jest w ogóle ekonomiczne, to nie jest ekonomicznie poparte, ponieważ ma wciąż świetny sprzęt, czasem lepszy, czasem gorszy, ale całkiem niezły, ale no okej, to mi się nie podoba, nie podoba mi się jakieś takie dziwne podejście do ludzi, no z wykorzystywaniem jakichś takich dziwnych praw, które oczywiście istnieją w dzisiejszym świecie, ale no wiecie, no to nie jest rynkowa gra, to jest taka pozarynkowa gra. Zwykłe chamstwo. No taka prawna pozarynkowa, no zamiast walczyć normalnie, wiesz, no, dziwne to jest dla mnie, no okej, okay, no nie chcę z takimi ludźmi współpracować, tym bardziej, że wydanie pieniędzy to nie jest kwestia kupienia serka za 3 złote, tylko to są grube 1000 złotych, wejście na taką platformę, więc no Nikon. No dokładnie. I ja właśnie mam taki dylemat z Disneyem, gdzie z jednej strony, wiesz, podziwiam jakby te wytwory artystyczne. Swoją drogą uważam, że genialnie sprawę ujęli goście od South Parku. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to niech sobie poogląda odcinek najlepiej z... Tam było jakiś Jonas Brothers, takie z pierścieniami czystości, gdzie jest myszka Miki, która z jednej strony jest taka myszka, która, prawda, wszyscy znamy, mówi hello guys, prawda, i tak dalej.
a z drugiej strony jak tylko fotografowie znikną i tak dalej, zaczyna sklinać i nawet tam skopie kogoś, kto jej się nie podoba. Generalnie jest zobrazowaniem polityki Disneya. O, już nie, no nie, i tyle. Cześć. Nie chodzisz już na bajki Disneya. Z dzieckiem. Nie mam dziecka, ale... Okej, okay, no i okay, ja wciąż... Czyli mówię, że właśnie jeszcze na same bajki, powiedzmy tak, bo no, mówię, z jednej strony to są kapitalne wytwory, tak, animacje i tak dalej. Szczególnie, że to ale... Pixara, czyli Apple'a. No, też oglądam, ale mówię, ja właśnie mam ten dylemat, że z jednej strony muszę rozdzielić te dzieła tych twórców, którzy tam pracują, a z drugiej strony, jakby to powiedzieć, inny dział jest odpowiedzialny za tworzenie tych rzeczy, a inny dział jest odpowiedzialny za politykę firmy względem klienta, tak? No, zawsze się wszystko rozbija właściciela, tak naprawdę. Właśnie i tu jest problem. Wiesz, no, w kontestacji też wiele rzeczy się dzieje dobrych, takich czasem niedobrych, ale to tak właściciele muszą brać to na klatę zwykle. No. Okej. Okay. Dobra, to tak. Smutnie zabrzmiało na koniec. Dobra, dzięki ci wielkie, Mariusz. Cześć. To był Mariusz, którego dawno nie było w kontestacji. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeszcze jakieś ostatnie komentarze, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com. Na Skype'ie dzisiaj rozmawiamy na temat tego, jak się zachowywać w przypadku firm, których działania wam w jakiś sposób nie odpowiadają. Czy należy dzwonić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, albo do Urzędu Skarbowego, albo do Sanepidu, albo do... Ten ostatni urząd, jak się nazywał, albo jakiegoś innego urzędu. Tak jak postępuje Polak przeciętny, niestety. Czy jednak powinniście po prostu nie korzystać z produktu tej firmy? Zresztą odpowiedź jest dosyć oczywista, ale zachęcam was do tego, żebyście przekonywali innych swoich rodaków do takiego podejścia. Żeby nie kolaborować z urzędami, bo to jest, no, to jest coś strasznie wrednego, chamskiego, takiego, no, ja wiem, no, takie, no, to jest właśnie taka kolaboracja, to jest takie ześwinienie się, nie wiem, napisanie do Urzędu Skarbowego donos na jakąś firmę, nawet która wam się bardzo nie podoba, bo coś zrobiła, to jest po prostu działanie, które jest, no niegodne, wiecie, bycia mężczyzną, bo rozumie się, że kobiety chyba rzadziej to robią, to mężczyźni są tacy zawzięci zwykle. Więc to wiecie, to jest coś okropnego i należy to tępić. W ogóle jakiekolwiek pisanie do jakichkolwiek urzędów, używanie urzędów do czegokolwiek powinno być zakazane. No, powinno być niemoralne, nieetyczne. Takie powodowane, znaczy powinno powodować ostracyzm społeczny automatycznie, bo no, nie mogę sobie tego wyobrazić, że ktoś normalny, przy zdrowych zmysłach, jakąś moralnością, w ogóle, nie wiem, pisze do Sanepidu, że można napisać na Facebooku, założyć bloga, nie wiem, jak was M-Bank na przykład, była taka akcja, gdzie M-Bank dosyć dobrowolnie odsetki swoje kształtował, nawet jeżeli miał do tego prawo zgodnie z umową, to jednak było to pewnego rodzaju naciąganie. No to To nie należy pisać do urzędu, że M-Bank mnie oszukał, tylko opublikować wszystkie dostępne fakty w internecie, wypromować tą stronę i niech klienci ocenią, kto ma rację, tak? Żeby każdy miał możliwość, wiecie, tej wypowiedzenia się. I takie podejście jest dobre. Dobra, jeżeli macie jeszcze jakieś komentarze, to dzwońcie numer 222-195-321, 222-195-321, kontestacja.com, na Skype'ie, za Skype'a nic nie płacicie, za połączenie płacicie tyle, co za połączenie lokalne z Warszawą w tym pięknym kraju. Dobra, no to jeszcze ostatni przykład i będziemy kończyć. Ale zanim polecimy z kolejnym przykładem, to odbierzmy Marcina, który się tutaj pojawił. Marcin jest na antenie. Cześć, Marcin. Cześć, cześć. Ja w sprawie tej kolaboracji chciałem tylko tak zapytać o jedną rzecz. No, dawaj. Nie wiem, czy kojarzysz taki przypadek takiej firmy, która się nazywa Telekomunikacja Dzień Dobry, czy nawet jakaś coś podobnego, albo Dzień Dobry Telekomunikacja S.A. Nie bardzo, dawaj. Bardzo, no to warto sobie, warto się zapoznać z tą sytuacją. Ja w sumie poznałem tą sytuację przez przypadek. Mhm. Na poczcie coś tam musiałem opłacać i rozmawiałem z taką panią, do której właśnie zadzwoniono z tej firmy.
No i to starsza pani, wiesz, teraz bazy danych wszystkich Polaków można kupić w sieci, więc numer mieli, wiedzieli, że jest pewnie emerytką. No kiedyś to się nazywało książka telefoniczna. No kiedyś tak. No ale wiesz, w książce telefonicznej nie wiesz, kto jest emerytem, a kto nie. Teraz trochę więcej informacji kupujesz, podejrzewam, w takim zestawie. A to prawda, ja ci powiem tak uzupełniając, że kiedyś zakładałem firmę wiele lat temu jedną swoją działalność gospodarczą i już nie pamiętam kiedy, czy dwa dni później, czy trzy dni później pojawiły mi się oferty, wiesz, tam jakieś księgowe, jakieś tam inne i generalnie o tych danych mogły wiedzieć tylko i wyłącznie te urzędy, które, wiesz, które pobierały te dane, czyli tam GUS, Urząd Skarbowy, tam ZUS i tak dalej, więc... To... A no jest tak. No teraz jest ułatwione zadanie, bo jest CIDG, tak? Czyli ta centralna baza, ale internetowa, więc jak gdyby tam można, wystarczy monitorować nowe wpisy i w zasadzie wiesz... A to było za szybko, jak... to wiesz, to... To znaczy nie wiem, kiedy zakładałeś firmę, bo ten CIDG działa w sumie może nie tak dawno, ale o, to nie, to, ja miałem tą samą sytuację, że w zasadzie 2 czy 3 dni po zarejestrowaniu działalności od razu dostałem pierwszy chyba mail, czy nawet list pocztą chyba od jakiejś firmy, która podatkami się zajmuje. A to już było ostatnie parę lat temu, wiesz, od tego czasu się wyniosłem z tego kraju, ale dawaj, co są telefonią? No chodzi o to, że po prostu firma bazująca na nazwie, tak, która przywodzi głównie też, znaczy no wiadomo, że kojarzy się z Telekomunikacją Polską, prawda? Więc no. Ewidentnie podszywa się pod tą firmę, licząc na to, że rozmówca nie załapie, o co w tym wszystkim chodzi. Bo ogólnie oni przedstawiali swoją ofertę, bo to też jest firma zajmująca się telekomunikacją i przedstawiali ofertę podobno konkurencyjną do aktualnie posiadanej, prawda? No i dzwoniono właśnie do osób starszych, też z premedytacją, bo chodziło o to, żeby po pierwsze nie wyczuły jak gdyby całego tego szwindla, tak? A po drugie chodziło o to też, żeby szybko tam wysłać kuriera, który podpisze nową umowę i dopiero później te osoby dowiadywały się od Telekomunikacji Polskiej, że zerwały z nią umowę, tak? Na świadczenie usług. No, a oczywiście usługi tej nowej firmy wcale nie były konkurencyjne, jak się tam później okazywało, tak? No ale wiadomo, że bazowało to po prostu na pewnym no, braku jak gdyby może czujności, tak? Które czasami występuje u ludzi starszych, tak? No wiesz, cały czas wiesz, krążą ludzie, którzy sprzedają materace, sprzedają. Znaczy wiesz, część jest uczciwych, tak najbardziej, nie to nie jest, wiesz, no. No wiele jest uczciwych, wielu nie jest uczciwych. Znaczy, no, okej. Okay. To też są fajne miejsca, gdzie się wydobywa tak naprawdę właśnie te dane, tak, osobowe. Znaczy, granica między uczciwością a nieuczciwością jest tutaj dosyć płynna, no bo nie wiem, czy sprzedany materac za 500 zł to jest uczciwe, a za 1500 jest nieuczciwe, to wiesz, no. No zależy jakiej jakości jest ten materac tak naprawdę. No okej, okay, zależy ile odbiorca zapłacił, no to ja nie wiem, no ja kupuję wiesz czasem produkty, które, wiesz, kupuję usługi w internecie, które kosztują 20 zł, a są takie, które kosztują 2000 zł, no to ja muszę ocenić, czy to jest dla mnie warte tyle, czy nie. Nie, no jasne, ale tylko wiesz, tak chciałem jeszcze wrócić do tej sprawy, o której powiedziałem, tej firmy telekomunikacyjnej. Mi chodzi o to, że wiesz, ci starsi ludzie niekoniecznie są na tyle biegli, jeżeli chodzi o internet, żeby na przykład promować w internecie informacje na temat tego typu oszukańczych bądź praktyk, prawda? Chodzi o to, że no, te urzędy w zasadzie mogą być tam jedynym miejscem, do którego mogą się oni udać. Tak? Sąsiada mogą powiedzieć. No, sąsiadom powinni powiedzieć, żeby ich uczulić na tego typu działalność, ale tak naprawdę no, poczta pantoflowa wolniej działa niż internet mimo wszystko. No ale ta firma, okej, okay, ale czy ta firma jakoś oszukiwała? No bo okej, okay, jest przykład takiego pobieraczka, który wykorzystuje luki w prawie i tu mogę zrozumieć, że można, wiesz, na wszelkie sposoby walczyć, bo ponieważ taka firma, ten pobieraczek już nie istnieje, teraz istnieją inne firmy założone przez tych właścicieli i masa innych firm tak naprawdę, które korzystają z jakichś luk w prawie, które no, nie postępują w sposób rynkowy, tak? Które jakby wykorzystują to, że polskie prawo jest kulawe, że zastanawiam je ćwierć inteligenci tam po kroju tam, wiesz, naszych rządzących. I okej, okay, no i z nimi można walczyć jakby ich mieczem, tak? To ja nie widzę powodu. Tak samo jak wielokrotnie tutaj mówiliśmy na antenie, że z urzędami powinno się walczyć również w sposób urzędowy. Że jeżeli na przykład, jeżeli policjant przychodzi i jego zadaniem głównym jest kraść, czyli okradać tam kierowców głównie,
to należy również jakby walczyć tym prawem, które jest nam nadane, czyli na przykład takim prawem, że każdego funkcjonariusza na służbie można filmować i należy każdego filmować. Można go denerwować, nie denerwować. Jasne, ale zauważ, że państwo dba o to, żeby żeby obywatele żyli w tej niewiedzy, co mogą, tak? Bo tak naprawdę w szkołach, przynajmniej w czasach, kiedy ja jeszcze chodziłem do szkoły i były w niej lekcje wiedzy o społeczeństwie, tak? Uczono nas jakiś pierdół zamiast właśnie tego, jak się zachowywać w państwie, gdzie obowiązują takie gówniane przepisy prawa, nie? No ale szkoła to jest ostatnie miejsce, gdzie można się nauczyć życia, no. Szkoła? Nie no, jasne, że tak, no ale wiesz... Jakiś tam obowiązek też spoczywa na państwie. Tak, no dlatego mówię, no to jest w interesie, żebyśmy nie wiedzieli, jak się zachowywać. No później doszło do takiej sytuacji, że mój znajomy, który właśnie został zatrzymany, bo spożywał piwo w miejscu publicznym, na rozprawie w sumie nie wiedział nawet, jak się za bardzo zachować, nie? Wiesz, bo tam potem padały tego typu sformułowania, z którymi on obyty w ogóle nie był. No też bym chyba nie wiedział, jak tam to już jakieś zostać oskarżony. No ale... Boże, czy pan coś wnosi, załóżmy, tak? No i była, co mam wnieść, kopę jajek? No, okej, ale... Takie głupia terminologia, tak? Żeby, jak zrobić, żeby proste rzeczy były, nie wydawały się aż takie proste, tak samo jak w bankowości. A jest taka firma poza tą, która ci jakoś naraziła, tak tobie osobiście? Z jakiegoś powodu? Znaczy nie koniecznie tobie personalnie na przykład, ale słyszałeś, że ona tam, nie wiem, przeprowadza eksperymenty na kotach na przykład, czy coś takiego. Czy w ten sposób? Czy w ten sposób, to chyba niekoniecznie mi się jeszcze za bardzo mi się tak nie narażają firmy. Bardziej takie firmy może w branży, w której działam, no, w stylu nierzetelni wykonawcy, tak? którzy jeszcze no, co gorsze, czasami są polecani przez jakieś większe firmy, które są firmami, załóżmy, sprowadzającymi jakieś towary z zagranicy i te towary nie są tanie. A w jakiej branży działasz? W branży w sumie no, chyba budowlanej, tak to się nazywa, tak. Tylko że ja akurat jestem po stronie projektowej, tak? Więc, więc ja robię projekty, a ktoś później partaczy je, a cała wina za spartolony projekt spada na mnie. No taka codzienność w budownictwie chyba. Nie, no jasne, właśnie o to chodzi, że często wykonawcy są tacy trefni, że jeszcze jak działają z polecenia większej firmy, to już w ogóle jest to masakra, kiedy jakaś duża firma wymawia ci, tu mamy dla ciebie super wykonawcę, a później się okazuje, że on gówno potrafi, nie? Także to jest... Ale buty kupujesz wszędzie i jedzenie też i nie masz takiej właśnie ideologii jak ja, że nie kupię aparatu Nikona na przykład. Aha, nie, no w ten sposób, wiesz, mam tam swoje miejsca, gdzie kupuję albo gdzie nie kupuję, bo coś tam, nie? Ale jakoś niespecjalnie mi to przeszkadza w życiu i nie za bardzo może pamiętam nawet wszystkie takie miejsca. Kiedyś było tak, że w jakimś markecie robiłem chyba czasami zakupy i było coś takiego, że market postanowił chyba wprowadzić kasy te samoobsługowe. Jakoś mnie to strasznie irytuje, ponieważ z jednej strony wiem, że to może wpływać jak gdyby na obniżkę cen, tak, produktów. No. Ponieważ odchodzą pensje dla pań kasjerek, ale z drugiej strony, kiedy załóżmy, wiesz, człowiek, no nie wiem, chyba trzeba by było robić tylko w tym sklepie zakupy, ale na przykład jeżeli widzimy, jak też funkcjonują inne podmioty o podobnym charakterze i załóżmy, cenowo wcale to nie odbiega jakoś tak strasznie od tych cen właśnie w tym sklepie, no to przecież wiadomo, że produkt ma wliczoną w sobie cenę tej usługi, jaką jest, załóżmy, skasowanie produktu i włożenie go do torby, tak? Która na ciebie czeka gdzieś tam za kasą. No i sprowadzanie, wiesz, konsumenta do takiej roli, że zrób sobie wszystko sam, najlepiej może niedługo będziemy sami jeździć na pole, jeszcze sobie ziemniaki kopać, też wydaje mi się śmieszne. No ale to wiesz, w ogóle, wiesz, markety wprowadziły jakąś taką politykę, że pamiętasz, że nie wiem, czy pamiętasz, nie? Ale to było kilkanaście lat temu, że właściwie jedynym słusznym sklepem było to, że pani stała za ladą, a ty jej mówisz, co ma podać. No to markety wprowadziły taką właśnie, wiesz, że weź sobie sam. To też przecież ktoś mógłby ci podać, a tak to musisz sobie sam brać. Nie, no jasne, ale wiesz, ludzie w sumie lubią dotykać tych przedmiotów, tak? Cieszyć no, się pewnie, że szelestem tak. Opakowań i tak dalej, to dla nich jest ale jakaś frajda. Tracą w cholerę czasu też. Nie, no pewnie, że tak. No to akurat jest na rękę marketom, bo w sumie im więcej czasu spędzą, tym
więcej rzeczy prawdopodobnie kupią. No, a na twoją mniej. No, na moją korzyść mniej, no ale, ale choćby, jeżeli chodzi o te kasy, no to jak tak zauważyłem po prostu nawet jak to funkcjonuje, to wcale, nie wiem, nie przyspiesza niczego i tak dalej, więc wydawało mi się, że jedyną racjonalną tam motywem wprowadzenia czegoś takiego jest właśnie tylko chęć zaoszczędzenia później na tych paniach kasjerkach, które umówmy się, że dużo tam chyba nie zarabiają. No nie, ja byłem kasjerem przez rok. No, także podejrzewam, że jak gdyby i tak w tej marży akurat to, co jest przeznaczone na ich pensję, to jest jakiś tam promil, więc no to, to tej prawda. Mnogości produktów, także jakoś specjalnie to prawda, to mi się za bardzo nie podobało. Później po prostu na przykład ten sam market, żeby chyba wymusić korzystanie z tych samoobsługowych kas, zaczął wprowadzać utrudnienia, bo miał taki dział, że był podział, tak, między kasami samoobsługowymi i kasami jeszcze z ludźmi, tymi oldschoolowymi. No i zaczął wprowadzać utrudnienia w postaci jakichś wymuszonych kolejek albo zastawiania wręcz tych kas z ludźmi jakimiś stoiskami dodatkowymi, żeby tam się tworzyły zatory, żeby ludzie zmuszeni byli korzystać z tych kas samoobsługowych, bo tam chyba mistrzowi, który wpadł na ten pomysł w ogóle tych kas, bo na pewno to nie kosztowało mało, to podejrzewam, że jego pomysł specjalnie nie wypalił, więc takie utrudnienia wprowadzano. No i pamiętam, że to mi się nie spodobało i sobie pomyślałem, że chyba nie będę raczej robić w tym markecie zakupów, bo nie wiem, to zaczyna się robić po prostu śmieszne. Jakieś tam numerki, cyferki, jak wiesz, jak na poczcie albo w banku, że bierzesz numerek i wiesz, do której kasy idziesz. No, kurde. No ale to usprawnia wtedy, bo to okej, okay, ale to jest kwestia praktyczna. No właśnie, to byś musiał zobaczyć, jak to funkcjonowało, no bo to wcale nie wyglądało na nic sprawniejszego. No przy kasach okej, okay, ale to jest i tak kwestia jakby taka praktyczna, a nie bardziej ideologiczna, że na przykład, że uważasz, że jakaś firma, nie wiem... Ja tam trochę ideologii też było, bo mi tak sobie popatrzyłem właśnie też na te panie kasjerki i sobie myślę, że no kurde, wiesz, niech mają co robić, nie? Niech sobie popracują tam. A chociaż ja nie uważam, że to jest specjalnie jakieś tam świetne zajęcie, ale też mi się wydawało, że z drugiej strony jest to trochę chamskie z punktu widzenia... Znaczy, ze strony sklepu, tak? Tego. Czyli tego. Nie zwalniać, dawać zatrudnienie i tam, gdzie jest dużo zatrudnienia, to tam będę kupował. Nie, no wiesz, kasa to nie urząd, tak? No trochę... Te panie jakąś tam pracę wykonują, chociaż jest ona monotonna. No fakt, no tak. No ale, ale jest pożyteczna, tak? Ale jest jakoś tam pożyteczna. Przynajmniej przez chwilę jeszcze, dopóki nie zastąpią nas, znaczy nas, nas kasjerów, automaty. Okej. Okay. Dzięki ci wielkie, Marcin. Dzięki, do usłyszenia. To był Marcin, który się wypowiedział na temat kas. Ja rzeczywiście pracowałem przez niecały rok kiedyś na kasie w pewnej popularnej sieci francuskiej supermarketów. No, ale było to bardzo pouczające przeżycie, dawno temu już, bo uczyło właśnie takiego szacunku do pracy i pokazywało stosunek innych ludzi do tej pracy, kiedy się właśnie obserwowało osoby, które tam miały po 50 lat, które uważały, że do końca życia już będą na tej kasie pracować, zarabiać te 1500 zł i to jest ich jakby całe życie. Wydanie główne z Hugo, godzina 22:57, czyli druga godzina dobiega końca. Jeszcze jeden przykład i będziemy kończyć. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, czy jak traktować firmy, z których polityką się nie zgadzamy z jakichś tam powodów, ponieważ nam się postępowanie danej korporacji lub firmy nie podoba. Ostatni dzisiaj przykład będzie dotyczył firmy Polski Bus. Polski Bus, jak pewnie zauważyliście na polskich drogach, Polski Bus, który jest szkocką firmą, to dla tych ludzi, którzy jakoś muszą zawsze wiedzieć, z jakiego kraju jest dana firma, chociaż nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, zupełnie żadnego znaczenia, ale rzeczywiście założycielem jest tej firmy pewien Szkot, czyli osoba, która się tam przynajmniej wychowała przez kilka lat, tam mieszkała. I ona jakby przebojem zdobywa polski rynek, ma bardzo tanie połączenia, bardzo szybkie połączenia, ma klimatyzowane samochody, autobusy,
na pokładzie tych autobusów jest darmowy internet, znaczy darmowy, no w cenie biletu i tak dalej. No generalnie nowa jakość. Można kupować bilety przez internet wreszcie, a nie w jakichś zapyziałych tych, nie portach lotniczych, jak to się nazywa? Te takie miejsca, gdzie się sprzedaje bilety, takich, no, jak to się nazywa? No, takie miejsca, gdzie się sprzedaje ten, gdzie autobusy przyjeżdżają i tam się sprzedaje bilet. No, nie wiem, jak się nazywa, nie dworce, dworce, tak, dworce autobusowe. O, zdobyłem słowo. No, tylko można przez internet kupić, nawet nie tyle można, co trzeba kupić przez internet, nie można kupić inaczej. Trzeba kupić zwykle dzień wcześniej, dzięki temu te ceny są niższe i trzeba sobie to wydrukować, ten bilet, i przyjść, i pokazać. No i tak, i dzięki temu jest taniej, szybciej, lepiej, ciekawiej i w ogóle. No i co się stało w Polsce? Znowu wyjmijmy tutaj mikrofon. Ponieważ konkurencja poczuła się tutaj zagrożona, ponieważ pomimo, że Polski Bus to jest firma, która obsługuje no jakiś bardzo mały, malutki, malusieńki, maluteńki, właściwie nikły skrawek polskiego rynku, ale się rozpycha szybko, no to konkurencja poczuła się tutaj oburzona tym, że tutaj ktoś zdobywa rynek, że przecież nasze PKS-y tak świetnie jeżdżą. Przecież, no co prawda, nie mamy internetu, nie mamy klimatyzacji, jak jest ciepło, nie mamy grzania, jak jest zimno. Człowiek musi stać przez pół godziny i kupować bilet i może nie kupi czasem. Czasem odwołujemy połączenia. No, generalnie jesteśmy do dupy, ale firma Polski Bus postępuje gorzej, bo jak mówi konkurencja, Polski Bus narusza polskie prawo, powiedział prezes Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, który się nazywa Zdzisław, uwaga, Szczerbaciuk, pan Zdzisław Szczerbaciuk, który zrzesza ponad 60% wszystkich przewoźników autokarowych, co ciekawe, w tym również polskiego busa. No, ale powiedział, że Polski Bus narusza polskie prawo, ponieważ nie zamieszcza rozkładów jazdy na wszystkich przystankach. Polski Bus powiedział, że zamieszcza. No dobra. Mówi, że Polski Bus nie stosuje jasnej taryfy określającej ceny biletów. Polski Bus powiedział, że stosuje, że można to wszystko przeczytać. Że jak ktoś, nie wiem, nie potrafi pojąć tej tabelki, to jest idiotą. Znaczy, tego nie powiedział, ale to chciał powiedzieć. Oraz, że nie honoruje ulg, tak, i że nie można biletu kupić u kierowcy. No rzeczywiście nie można kupić u kierowcy, że trzeba kupić przez internet. Dzięki temu kierowca nie stoi jak idiota, jak debil na przystankach i nie sprzedaje biletów, tylko zajmuje się tym, czym się powinien zajmować kierowca, panie Zdzisławie. Może pan Zdzisław nie kojarzy roli kierowcy, może nie rozumie słowa kierowca, ale kierowca zajmuje się kierowaniem pojazdem. I właśnie tym się zajmuje kierowca w polskim busie. Kieruje pojazdem od punktu A do punktu B. No, czego nie potrafi pojąć pan Zdzisław, bo on uważa, że pan kierowca powinien się zajmować sprzedażą biletów na przykład. To dziwne, że na przykład nie powiedział, że to jest haniebne i niezgodne z prawem, że kierowcy polskiego busa nie zajmują się sprzedażą wódki na przykład. A mogliby przecież. Dlaczego nie? Nie może się zajmować, no może się zajmować sprzedażą wódki na przykład, albo sprzedażą Coca-Coli. Jakie są jeszcze zarzuty pana Zdzisława z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, z naciskiem na gospodarczej szczególnie. Co mówi jeszcze? Mówi, że polskie prawo nie zezwala na sprzedawania biletów w różnych cenach na tych samych trasach. Mówi, że polskie prawo lotnicze udostępnia taką możliwość, a polskie prawo naziemne, lądowe nie udostępnia takiej możliwości. Wobec tego Polski Bus nie może sprzedawać tak jednemu człowiekowi na przykład za
15 zł, który zamówił 3 lata temu ten kurs, i osobie, która zamówiła wczoraj ten kurs za 50 zł, to nie może robić. Nie. To jest w ogóle niezgodne z prawem. W ogóle należy tego zabronić zupełnie. To nie do klientów należy ocena tego, jak powinna działać ta firma, tylko do pana Zdzisława. Pana Zdzisława Szczerbaciuka. To jest człowiek, który mówi nam, jak powinniśmy jeździć. Powinniśmy wszystkim podziękować wszystkim, znaczy wszyscy powinniśmy podziękować panu Zdzisławowi za to, że tak świetnie myśli za nas, ponieważ my jesteśmy takimi idiotami, a pan Zdzisław Szczerbaciuk jest tak mądrym człowiekiem, który mówi nam, jak powinniśmy kupować nasze bilety w polskim busie i w innych autobusach również i w tych 60% wszystkich krajowych przewoźników autokarowych. Dobra, ja jeszcze zobaczę tutaj, czy coś jeszcze napisał ciekawego. Generalnie urząd, co ciekawe, w tym przypadku to był wniosek bodajże do głównego inspektoratu dróg i autostrad, czy jakoś tak, no nie wiem, główny, o jesteś, no jednego z tych urzędów, nieważne. Oddalił te wszystkie zarzuty pana Zdzisława, czyli no nie wiem, tam urzędnik w tym urzędzie miał mózg tym razem, przypadkowo, i oddalił te wszystkie bzdurne przypadki. Te bzdurne zarzuty, ale nie oddalił jednego zarzutu, nie oddalił zarzutu tego, że polski bus ustanawia dumpingowe ceny. Przypomnijmy, co to jest dumping. Dumping to jest coś, co jest zakazanego w Europie, być może jeszcze w paru innych krajach. I dumping to jest sprzedawanie towaru poniżej ceny produkcji. Nikt nie wie do końca, jaka jest cena produkcji towarów, ponieważ nie da się tego wyliczyć. Jest to praktycznie niemożliwe, co przyzna każdy, kto prowadził firmę, ponieważ nie wiadomo, co wliczać do ceny produkcji, a czego nie wliczać. W każdym razie jest to nielegalne i również pan Zdzisław Szczerbaciuk powiedział, że polski bus ustanawia dumpingowe ceny i ta sprawa została przekazana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który ostatnio bardzo chętnie wlepia kary, ponieważ bogaci się przecież przy tym, więc spodziewajmy się, że niedługo polski bus dostanie karę na przykład, nie wiem, 500 000 zł, bo czemu nie, bo urząd może sobie zarobić dzięki temu za to, że stosuje dumpingowe ceny i na pewno się to jakoś odbije pozytywnie na cenach busa. Zirytowałem się naprawdę. Jak chcecie, to jeszcze zadzwońcie, ostatni telefon 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype, jak macie jakiś komentarz, a jak nie, to będziemy zaraz skończyć. I wracamy do audycji dzisiejszej, wydanie główne z Hugo, czyli ze mną. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, co powinniśmy robić z firmami, które nam się nie podobają i dlaczego nie powinniśmy donosić do urzędów na kogokolwiek. W czym polska nacja słynie na świecie? Tym, że właśnie donosi do urzędów, zamiast po prostu zająć się swoim biznesem i odpieprzyć się od innych ludzi. Nie wiem, Polacy, nauczcie się tego. Odwalcie się od innych ludzi. Po prostu, zajmijcie się sobą. Zajmijcie się prowadzeniem swojego biznesu. To jest takie, nie wiem, trudne? Czy trudne jest zajmowanie się swoim biznesem, bo trzeba go najpierw założyć, potem go prowadzić. Ale odwalcie się od innych firm, no. Nie, no jakoś kreatywnie wykorzystajcie ten czas i na pewno będę to promował przynajmniej w kontestacji, żeby tutaj nie było osób takich, które się przypieprzają do innych za to, że komuś coś nie wyszło, że ktoś się gdzieś pomylił. Ja będę go teraz tutaj pałował. To takie polactwo trzeba tępić, bo to jest... To nie jest polskość, to jest polactwo. Mam wciąż głęboką nadzieję, że to jest jakieś tam działanie grupy przedstawicieli tego narodu, które nie jest reprezentatywne dla całości. Tylko to są ci frustraci życiowi, którym w życiu nie wyszło, ponieważ są leniwi, ponieważ
są leniwi. Właściwie to jest jedyny powód dla tego. Dlaczego? Ponieważ to, że ktoś nie ma talentu, to nie jest żadnym wytłumaczeniem, ponieważ może to nadrobić. Po prostu jest leniwy. I postanowił sobie jako swój sfrustrowany, leniwy, postanowił sobie jako swój celowy, znaczy swój cel życiowy przyjąć szkodzenie innym, ponieważ niczego innego w życiu nie potrafi, bo się niczego nie nauczył przez całe życie, bo jest leniwy. O, jest leniem. Dobra, więc mam nadzieję, że to nie jest polskość, mam nadzieję, że jest tylko polactwo. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dzwońcie lub jakieś komentarze. Już tutaj jak za chwilkę będziemy zamykać antenę, ale jeszcze okej, jeszcze jak ktoś zadzwoni, to wpuszczę tutaj. Obserwuję tutaj jeszcze czata naszego na stronie chatkontestacja.com i chyba się tutaj nic ciekawego nie dzieje. Mariusz mówi, że właściwie nie wiem do końca, na co odpowiada, ale powiedział, że zużycie pojazdu w przybliżeniu. Aha, czyli być może powiedział to, na co się składa na cenę. Czyli zużycie pojazdu w przybliżeniu plus paliwo plus pensja pracownika. No i właśnie to jest dokładnie ten błąd w myśleniu, który pokazuje Mariusz w tym przypadku. Ponieważ jeżeli ktokolwiek prowadził firmę, która zatrudnia więcej niż dwóch pracowników, to wie, że na cenę pracownika wchodzi masa innych kosztów. Typu na przykład osoba, która siedzi w księgowości, albo doradca podatkowy, albo osoba, która odpowiada za kadry, albo na przykład 48 osób, które odpowiadają za kadry. Nie wiadomo, różnie, tak? To nie jest osoba, która siedzi w autobusie, to jest osoba, która siedzi na zapleczu. I większość tych kosztów tak naprawdę jest na zapleczu. Nie wiem, prezes, który w tym wszystkim zarządza, to też jest koszt firmy, więc czy to się wlicza w koszt biletu? No oczywiście, że się wlicza. A w jakim stopniu? No to nie wiadomo, jak to obliczyć. Czy to, nie wiem, rozdzielić na wszystkie bilety, czy na przykład na wszystkie autobusy proporcjonalnie, czy na przykład na jakieś trasy jedne proporcjonalnie a na inne nieproporcjonalnie, bo na przykład wchodzimy na nową trasę z autobusem i zakładamy, że będziemy dopłacać tam przez najbliższe 2 lata, jak każdy nowy biznes, to tak, nie wiem, każdy zakłada firmę i wie, że będzie dopłacał przez tam najbliższe tam kilka miesięcy albo kilka lat. To jest naturalna praktyka, więc to znaczy, że stosuje wtedy dumpingowe ceny, znaczy, że wszystkie nowe firmy trzeba zamknąć, ponieważ one, na przykład prezes nie bierze sobie wynagrodzenia, znaczy, że on dumpingowe ceny stosuje, ponieważ inny prezes sobie bierze wynagrodzenie, więc należy zamknąć taką firmę. Więc no, ja nie rozumiem tego, to nie rozumiem tego systemu. Nie wiem, co to jest dumpingowa cena, nie ma takiego określenia zupełnie. To jest po prostu cena, na którą zgadza się klient. Albo się nie zgadza. To jest jedyne rozróżnienie. Słowo dumpingowa, dumping jakikolwiek jest jakimś sztucznym określeniem, które jest wytworzone pewnie przez urzędników, które się nijak ma do rzeczywistości i ja bardzo chętnie miałbym tylko dumpingowe ceny na rynku i ty tylko takie bym płacił. Czy na naszym czacie coś jeszcze dzieje ciekawego? Blacha mówi polactwo, Grabix coś tam innego mówi. Czy coś tutaj się ciekawego jeszcze, ponieważ nikt chwilowo jeszcze nie dzwoni. Dobra, i cóż, dobra, będziemy kończyć w takim razie. Już długo przeciągnęliśmy tą audycję. Dzięki wielkie za to, że byliście tutaj z nami. Ja tutaj chciałbym zareklamować, ponieważ zamówienia się dzisiaj bardzo skumulowały, to co mnie bardzo ciekawi, ponieważ, znaczy zaskakuje, jeżeli chcecie, nie jeżeli chcecie, to jest książka, którą każdy powinien przeczytać, okej? To nie ma wytłumaczenia, okej? Są takie książki na rynku polskim, po polsku, które po prostu trzeba przeczytać i basta, i koniec, i to jest jedna z nich. Autobiografia Janka Fiora, Jak zostałem milionerem, to jest jedna z nich. To ja mogę wymienić, ja może zrobię kiedyś taką audycję, mam, żeby nie była zbyt nudna, ale może taką zrobię, o książkach, które należy przeczytać i która po prostu nijak nie ma wytłumaczenia, żebyście jej nie przeczytali, ponieważ ubogaci was w taki sposób, że zyskacie na tym cholernie dużo czy pieniędzy, czy jakiegoś takiego zdrowego podejścia życiowego.
No okej, jakoś was będzie kształtować bardzo pozytywnie. I książka Jak zostałem milionerem, my w tej chwili ją wydajemy w formie audiobooka i e-booka. Wystarczy, że wejdziesz na stronę jakzostałemmilionerem.com i tam się wszystkiego dowiesz o tym planie naszego wydania. I jakby w tym miesiącu mamy zamiar skończyć ten projekt, więc jeżeli chcesz go nabyć, to tam się po prostu zaloguj. I wydanie naprawdę tych kilkudziesięciu złotych to jest kwota nieporównywalnie mniejsza do tego, co zyskasz dzięki przeczytaniu lub wysłuchaniu tej książki, więc niech to będzie moja reklama na koniec. Jak zostałem milionerem.com. Odwiedźcie tą stronę, ponieważ to jest jakby nasz projekt, do którego się teraz przykładamy. Robimy e-booka i nagrywamy audiobooka i właściwie już prawie kończymy. Agent Tomasz jest lektorem, więc osobowość również niebanalna, którą no, chociażby dla samej osoby lektora warto kupić, więc sobie zajrzyjcie na tą stronę. I jakby odwiedzajcie stronę kontestacji, strona www.kontestacja.com. Sponsorujcie, no to jest jakiś banał już troszkę, ale dzięki sponsorom żyjemy i jeżeli jesteś człowiekiem, który się jakoś tam rozwija w życiu finansowo, ma firmę lub na przykład jest dobrym specjalistą, to wiesz, że żadna inicjatywa nie może istnieć bez pieniędzy, więc po prostu zobacz sobie na kontestację to, co robimy i oceń, czy należy nas wspierać, czy nie, a jeżeli tak, to po prostu sponsoruj kontestację i sponsoruj również inne inicjatywy w internecie, między innymi, które ci się podobają. Do tego zachęcamy, żeby no, nie było tak, że coś się komuś nie udaje, bo ktoś nie ma pieniędzy. To świetnie coś realizuje, ma odbiorców, ma pomysł, dobrze mu idzie, tylko nie ma pieniędzy. No to jest najgłupszy pomysł, znaczy najgłupszy powód, żeby coś przestać robić. Czy tylko brakło pieniędzy, bo pieniędzy jakby jest dużo i dużo pieniędzy, dużo ludzi ma dużo pieniędzy, więc powinniście wspierać dobre idee. Jak wam się podoba Radio Maryja, to wspierajcie Radio Maryja. No to jak wam się podoba, nie wiem, jakaś inna inicjatywa, to po prostu wspierajcie. Instytut Misesa, to wspierajcie Instytut Misesa. Kolibra to Kolibra i tak dalej. Kontestacje to kontestacje. Po prostu no miejcie w głowie coś takiego, że jakiś tam procent, nie wiem, czy 1%, czy 2%, czy 5%, czy 10%, nie wiem ile, przeznaczacie na wspieranie dobrych rzeczy, bo to jest po prostu pozytywne i myślę, że zmieniamy w ten sposób polską rzeczywistość. Odbierzmy jeszcze na koniec Andrzeja. Cześć Andrzeju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co nam powiesz ciekawego? A chcę wam kawał powiedzieć. A proszę bardzo. O firmie w Związku Radzieckim. A to nie oksymoron? Nie. Facet poszedł do firmy, która sprzedaje samochody. Zapłacił pełną wpłatę na Moskwicza. No i pyta się, kiedy odbiór. No to mówią, że zaraz sprawdzamy, proszę pana, niech pan chwilkę poczeka. O, dokładnie, proszę, ta sama data, też 1 lipca, proszę pana, dokładnie za 15 lat zapraszamy. Za ile? No za 15 lat. Wyjął kajet, patrzy, do południa czy po południu? Panie, co za różnica, to dopiero za 15 lat. Nie, ja muszę wiedzieć, bo do południa to przychodzi hydraulik. No, to tak się, wiesz, mieszkania sprzedawało w Polsce to niedawno jeszcze. A, ty młody jesteś, ale to pamiętasz? Dużo czytam, tak? Dużo oglądam Misia. Nie, tak. A, rozumiem. Alternatywy 4. Ci, co narzekają na współczesne firmy, to cóż, no, mogę tylko tyle powiedzieć. Mam już po 60 i stwierdzam, że mimo wszystko wolę żyć teraz niż kiedyś. To tyle. Dobrej nocy. No dobra, a powiedz mi a masz firmę? Tak. Nie. A chciałbyś mieć? Tak kusiło cię kiedyś? Chyba już nie. Już za stary jest. Nie chce mi się. A dlatego pytam, ponieważ ja ostatnio przeczytałem w jednym z komentarzy, że tam mówił człowiek, że ja czuję się dyskryminowany dlatego, że te wszystkie takie no, materiały przedsiębiorcze, takie szkoleniowe, poradnikowe są kierowane do młodych ludzi, a ja tutaj jestem na emeryturze i ja chciałbym dorobić do emerytury, stworzyć właśnie firmę i coś ten i właśnie nie wiem, jak to zrobić i tak dalej. To nie czujesz czegoś takiego? Zdecydowanie nie. Jakbym chciał robić własną firmę, to bym się nikogo nie pytał, tylko bym robił. Dziwię się temu facetowi, że chcę, że ktoś go pokieruje. Co to za facet, który chce, żeby ktoś kierował mu
i jego życiem, jak on ma robić film, to trzeba samemu wiedzieć, albo się chce, albo się nie chce. Czyli masz dużą emeryturę. Ja? No. Nie mam emerytury, pracuję jeszcze. Nie, cienko przędę, ale nie chce mi się już. Nie chce ci się już? Przeżyłem. Po 60 już się nie chce. Nie, zależy co się chce. No mi się po prostu filmy nie chce zakładać, o to mi chodzi. A, okej. Okay. Dobra. Okej, dzięki ci wielkie. No, trzymaj się. Dobranoc. Dobranoc, to był Andrzej. Po 60 w kontestacji, któremu już się nie chce, ale nie wszystkiego, tylko prowadzenia firmy. No, w sumie też się nie dziwię. W sumie też chyba inne rzeczy by się chciało robić w tym wieku. Nie, w każdym wieku. No dobra, nie wnikajmy w to. Dobra, kończmy. 23:20 po prostu. Dwie godziny 20 trwała audycja, tak? Tak, tak jest. Co jest najwyższym czasem, żeby ją skończyć, ponieważ nikt jej później nie przesłucha, jak ją włączy. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat tego, co robić z firmami, których jakieś postępowanie nam się nie podoba. Okej, no i generalnie wniosek był taki, że po prostu nie korzystać z ich usług. Nic innego nie przychodzi mi na myśl, jak po prostu nie korzystać z ich usług. To ostatni przykład na sam koniec, że lot, czyli linie lotnicze polskie państwowe, największe, super, dostały, jak już wiecie, bo to nie jest nowa informacja, tylko już informacja z grudnia, dostały dotacje w wysokości 400 milionów złotych. I to była tylko pierwsza transza, ponieważ cała dotacja mająca wesprzeć tą spółkę ma wynieść 1 miliard złotych. Miliard złotych dotacji do firmy, bo sobie nie radzi. Jak powiedział szef największej linii czarterowej w Polsce, Grzegorz Polaniecki, za te kwoty można by wykupić na rynku kilkanaście linii lotniczych w Europie i zbudować przynajmniej 100 samolotową linię w ciągu jednego roku. No i teraz w obliczu takich faktów, czy dalej korzystacie z linii lotniczych LOT? O, tak ideologicznie, nawet jak byłoby taniej, albo jak byłoby tak samo, takie same ceny, to czy byście skorzystali? Mając w głowie to, że ta firma ukradła wam z waszych kieszeni, tam nie możemy jakoś dramatycznie powiedzieć, wyjęła z ust waszym dzieciom pieniądze po to, żeby utrzymać swoje kompletnie nieefektywne strukturę zatrudnienia, zarządzania tam i tak dalej, swoje samoloty. No okej, okay. Czy jest jakiś dysonans w waszej głowie się pojawia, czy jeżeli ta firma wam zaoferuje połączenie, które będzie o 20 zł tańsze niż na przykład jakaś inna spółka, to czy skorzystacie z jej usług? Czy powiecie, że no, a takiego wała, że ze złodziejami nie pracuję? Ze złodziejami, z grupami przestępczymi nie będę się zadawał. I nie wykupicie w tej firmie, tylko wykupicie w jakiejś uczciwej, taka, która, wiecie, która nie kradnie. No, więc taki był dylemat dzisiaj, więc na to wszystko sobie odpowiedzcie później już w swojej głowie lub w komentarzu na stronie www.kontestacja.com pod audycją wydanie główne z Hugo. To mówiłem ja, Marcin Hugo Kosiński. Miło było z wami tutaj spędzić ostatnie 2,5 godziny i mam nadzieję, że się spotkamy już za tydzień. Może będzie gość, a może nie będzie gość, a może coś wybierzemy. Jakiś temat, jak macie jakiś ciekawy temat, to piszcie na adres redakcja@kontestacja.com. To może coś ciekawego wybierzemy. Miło was było tutaj gościć. Do zobaczenia za tydzień. Bye bye. Wychodzimy!